przypominać, co było ostatnio. Przypomnij nam ze szczegółami. Wprowadź nas imersyjnie w ten świat. Co się dzieje? Gdzie my jesteśmy? Co czujemy? Jakie kardyna ma kapcie? To, co się dzieje u was, to powiemy za chwilkę. Bo najpierw wrócimy do Yue, który właśnie jest pogrążony w dyskusji z ludźmi. Tylko pytanie, czy muszę podsumowywać te wszystkie wydarzenia, albo jeżeli o to mi chodziło, bo to było tylko tydzień temu, więc pytanie, czy pamiętacie, czy ktoś... Ja swoją część bardzo dobrze pamiętam. Pamiętam. To już więcej niż ja, także. To może przypomnij sobie, Draku. W Dark Heresy chyba grałem. Chyba. Jak się w to gra? Dobra, to wrócimy do Yue, który jest ciągle pogrążony w motłochu, w tłuszczy, która wysłuchała świetnej historii odrodzenia w jajku. Rozdałaś dwóm zainteresowanym jedzenie. I właściwie, no nie wiem co będziesz dalej robiła, bo stoisz w tej chwili przed hospicjum. Jest, jeżeli dobrze pamiętam, popołudnie właściwie, bo kardynał miał się zjawić po południu. A niezbyt długo to cała ta scena trwała w pałacu, więc jest w tej chwili popołudnie. Przed hospicjum jest tu sporo ludzi. Po lewej stronie, przypomnę, stoją ludzie, którzy czekają na jedzenie. Są karmieni na zewnątrz. Po prawej stronie ludzie w kolejce oczekują na cudowne ozdrowienie, czyli tak zwany stand-up w XXI wieku. Czyli zostaną wpuszczeni do środka i tam pewnie będą uzdrawiani. Natomiast ty gdzieś stoisz pomiędzy nimi, a z tyłu na budynkach naprzeciwko hospicjum stoją sobie arbitratorzy jak zawsze pilnują porządku. Co robisz, Yue? Z tego co pamiętam, ostatnim razem szliśmy spod katedry tutaj na piechotę i to była właściwie chwila drogi. To nie jest daleko, tak? No nie, blisko. Więc sobie wychodzę z tłumu. Chciałbym przede wszystkim zdobyć fajki, chociażby dwie czy trzy, nie wiem, od jakichś przechodniów czy coś, jak idę, bo kieruję się w kierunku właśnie katedry. Dobrze. Nie ma problemu. No to będziesz musiała, jeżeli chcesz od przechodniów, to będziesz musiała sobie rzucić na coś, albo na zastraszanie, jeżeli chcesz ich zastraszyć, albo nie wiem, czy bardziej jak żul to robisz, czy... Nie. Nie, bardziej jak taki swojski gość, który podbija, ja, ma pani może fajkę. No to jest w zasadzie. Dobra, rzuć sobie plus 20 przekonywania. Właściwie to na ogładę. Tak, bo tu nie chodzi o przekonywanie do jakichś wielkich idei, ani żeby ci coś powiedzieli, tylko... Dobra, to które to jest po angielskiemu? Fellowship. Mothering. No mam jedno. Cigaretę. Wyśmienicie. Dobrze, to widzisz, całe szczęśliwe... Opakowanie z znakiem kosmicznego wielbłąda. Kamelizm. Czekaj, samo opakowanie? Znaczy nie, on wyciąga, otwiera, no i tam wysuwa ci dwa fajki. Super. Dziękuję, stary, nie? Biorę tam fajka jeszcze. A może ogień masz? No mam drugi. Widzisz, że ma najprawdopodobniej to robotnik, więc ma już sztuczne zamienniki w dłoniach, znaczy właściwie metalowe. Są to tragiczne protezy, ale jego praktyczność ich polega na tym, że sami przystosowują do życia robotnicy te protezy, na skutek czego zawsze mają ogień pod ręką. Pod ręką. Bajer, super, odpalam fajka w takim razie, dzięki. I idę do katedry i będę prosił o spotkanie z biskupem. Jak tylko zbliżasz się do katedry, widzisz, że wszyscy właściwie przy katedrze mają takie takie przyjechał kardynał przyjechał i w ogóle, i tu zamiatają, tutaj jest w ogóle, jest euforia, szczęście. Ludzie, kapłani to są normalnie kardynał przyjechał. Super.
Super, to pewnie jak są szczęśliwi, to będzie się łatwiej z nimi rozmawiać. Jestem, wchodzisz od razu do środka, po prostu. No i tak jak mówiłam, będzie Jue prosił kogoś o właśnie spotkanie z biskupem. Słuchaj, wchodzisz do tej monumentalnej budowli. Na końcu prawie kilometrowego budynku widzisz ołtarz, za którym już wiesz, że znajduje się zejście na dół do obecnej komnaty biskupa. Widzisz jednak, że jest tam dosyć, dzieje się całkiem sporo. Biega tam sporo kapłanów, którzy wynoszą różne rzeczy i noszą je w miejsce, gdzie wy wcześniej, którędy wy wcześniej przechodziliście do lądowiska. Sporo rzeczy tam wynoszą. Jest tam straż osobista biskupa, czyli tych czterech wojowników w zbrojach feudalnych i kapturach. I nadzorują cały proces. Co oni wynoszą w sumie? Wiesz co? Wynoszą różnego rodzaju księgi. Oraz chyba jakieś te skrzynie z ubraniami. Księgi i skrzynie z ubraniami? Tak jest. Próbuję wypatrzyć te księgi, w sensie, czy one są w jakiś sposób charakterystyczne, czy mają jakieś tytuły, czy może jakieś nazwisko się da wyłapać, jak oni sobie tak noszą. Wiesz co, to są ogólnie księgi związane z kredą imperialnym. To jest jakby taka, bym powiedział, standardowy zestaw ksiąg każdego kapłana, można powiedzieć. Ale owszem, okej, możesz sobie rzucić na percepcję. Moment, stop, zły rzut, bo rzuciłam z czystej percepcji, a mam co? A mam awareness na drugim poziomie w skillu. O. 4 sukcesy masz, tak? Mhm. Słuchaj. Znaczy. No mów. Sekunda. Żeby nie było, to jeśli to są jakieś takie nazwiska czy tytuły, które są, wiesz, takie zwykłe książki i tak dalej, to nie musisz mi tego dawać, nie? Okej. Są to tak, książki raczej takich, bym powiedział, bardzo popularnie znanych różnego rodzaju kardynałów i arcykardynałów. Jest tam też jedno nazwisko, które w ogóle ci się nie kojarzy. Chyba, że masz nauka, historię. Wiedza, historię. Boże! Wiedza, herezja, Horusa. Ale to było trudne. Jue wie, że... No... Brak myślenia jest dobry i no. Okay, ignorancja to cnota, więc... Dobra, to podam ci to nazwisko później, bo nie mam go zapisanego. Okay. Więc możesz mi się przypomnieć. Chyba, że sobie zaraz z głowy przypomnę, ale dobra, na razie idźmy, bo to w tej chwili nie jest aż tak jasne. Ważne. Możesz wymyślić, my nie sprawdzimy. Okej, no w każdym razie to przez moment właśnie się to przypatruję tą księgą, bo to w sensie i temu co robią, no bo to trochę jakby takie dziwne, że oni nagle na lądowisko wszystko noszą, no ale to to tak czy siak. Czy jest jakiś ktoś, kto pomijając tych strażników w sumie to i bardziej to nadzoruje? Czy to no nadzoruje to dowódca straży osobistej biskupa. No to w takim razie podbijam do niego. Zauważył cię, nie? Patrzy... Dzień dobry. Dzień dobry, czy jest możliwość spotkania się z kardynałem? Byliśmy tutaj ostatnio, przedstawiciele mechanikum. Tak, pamiętam pana, pan z mechanikum. Oficjal. No, tak się składa, że biskup obecnie przyjmuje gości.
Jeżeli to nic pilnego, to zaczekać. To raczej pilne, ale zaczekam. Jeżeli to pilne, to mogę wejść i zaanonsować, zależnie od decyzji biskupa. Być może przyjmie, ale oby to było naprawdę coś pilnego. Będę zobowiązany. Poszedł. Mija chwilka. Ludzie wynoszą w euforii. Po chwili wraca prężnym krokiem i mówi: biskup prosi. Czy pan pojdzie w takim razie? Czy za nim, czy też po prostu tym korytarzem? Tak, on cię zaprowadza. No właśnie. Prowadza w dół. Słuchaj, wchodzisz do tej jego niewielkiej salki. Widzisz biskupa. Tak jak wcześniej zdawał się wam być starym, zniedołężniałym człowiekiem, teraz na jego twarzy zagościł uśmiech. W ogóle szczęście. Nie ma już takiej, nie widać w jego oczach już takiego poczucia zaraz kończącego się życia, że nic nie osiągnął i że właściwie już mu został tylko marazm i martyrologia jego okrutnego więzienia, którym jest w tej chwili Aventine. Natomiast naprzeciwko niego siedzi trzech mężczyzn w czerwonych płaszczach i maskach. Wszyscy mają numer 6, 7 i 8. Oczywiście rzymski. Imperial. Czyli ten sam strój właśnie co tamten, który nas zaprosił do na spotkanie z kardynałem. Dokładnie tak. Panie Jue, czy może pomóc jeszcze taki stary wyznawca? Tak patrzę przez moment na tą trójkę jego mości. Chwila takiego... No dobra, niech będzie. Zwracam wzrok w kierunku biskupa. Ekscelencjo. Bardzo się cieszę, widząc pana odmłodzonego wręcz. Mam pewną pilną sprawę, nie cierpiącą zwłoki. Ale jeśli mogę zadać najpierw pytanie. Słyszałem, że bractwo nie może już rozdawać jedzenia pod katedrą. No tak, 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 to prawda. Tak mi przekazał Stavros, komisarz, że takie porozumienie podpisaliśmy. Będę w takim razie szczery. Przechodzę po pole konwersyjne. Pole konwersyjne. Zakładam, że ekscelencja posiada takowe do walki z ewentualną herezją, by chronić wiernych. Oczywiście, choć znacznie częściej niż wiernych, chroni on jednego skromnego wyznawcę, czyli no nie. Ale jakby w jakim celu oficjalny mechanikum potrzebuje takiego pola, wpada tu sam, wcześniej był tu z całą drużyną. Brak odnalezienia Królowiusa zaczyna po prostu sprowadzać do mnie takie czarne myśli, że coś się stało. Teraz nie ma reszty drużyny. A gdzie ten taki rozgadany kapłan? Albo ten o takim nadprzeciętnym umyśle inspektor? Szanowny kardynał zaprosił ich na herbatkę. Mają wiele do pogadania. Kardynał. Patrzę teraz na trójkę. Oni się spojrzeli na ciebie. A czy w takim razie pana tam nie powinno być? Powinienem, ale są pewne inne ważne rzeczy, którymi muszę się zająć. No tak, no tak, wiadomo. Przecież oficjalny mechanikum ma w tym mieście bardzo dużo obowiązków. Właśnie. Oczywiście. Dobrze. Uznajmy to za
taki mój mały gest dobrej woli, jako że już pewnie się więcej nie spotkamy. Musi pan wiedzieć, że no już dzięki dobroci kardynała już nie będę biskupem Aventine, więc właśnie jego ludzie zamierzają mnie odeskortować do pałacu, do kardynała, więc być może spotkam się z pana ludźmi. Czy coś można przekazać? Nie, nie trzeba. Ale dziękuję i bardzo się cieszę, że może pan wybyć z tego pięknego miasta. Prawda? Prawda. Dobrze. No tak się składa, że pole już zostało oczywiście zaniesione na statek, więc będzie pan musiał chwilkę poczekać, aż pracownicy się przebiją przez bagaże, moje liczne księgi, opasłe tomy. Mam nadzieję, że ma pan dużo czasu. Dla takiego sprzętu warto poczekać, zwłaszcza, że sprawa jest najwyższej wagi. Rozumiem. Być może dałoby się to przyspieszyć, gdyby coś pan dla mnie zrobił. Słucham, ekscelencjo. Jeżeli chcesz natychmiast, to jeden punkt wpływu będzie to kosztował. Tak powiem. A tak, aha. A jeżeli nie natychmiast, to nie wiadomo, ile trzeba będzie czekać. Zapłacę. O, to jest. Dobrze, że to ustaliliśmy. Mam nadzieję, że wie, że będzie pan dbał o to pole, tak jak prosiłem. O, jeszcze przypomniałem sobie, że mam jeszcze jedno na szczęście. Takie zawsze pod łóżkiem trzyma. Żeby tak coś przekonwersić. Ludzie w płaszczach wstają, podchodzą do ciebie, kiedy mierzysz sobie swoje nowe pole. W ogóle pole konwersyjne, co to jest? To są takie osobiste urządzenia. To jest mniej więcej wielkości pasa. To jest taki pas i sprzączka jest taka troszeczkę większa. No jak działa, to wiesz chyba, bo już czytałaś, więc to mechanicznie będę tłumaczył, ale tak fabularnie to jest pas z taką większą sprzączką mniej więcej. Oczywiście pas można odpiąć, to tam nie problem, jeżeli chce się to gdzie indziej przyczepić. Czyli to jest mniej więcej tak, żeby nie udać skali, chyba tak z 10 na 15 cm mniej więcej, takie pudełeczko. Jest to taki metalowe pudełko, w środku jest takie jąderko, które pulsuje. No i w razie ewentualnych ataków, prawda, ono cię chroni. Ostrzegam cię jednak, że pola siłowe mogą się przepalić. No, więc podchodzą do ciebie ludzie od kardynała. Odzywa się pan z numerem 6. Wkłania się tobie i... Jaki jest powód nieobecności na spotkaniu z kardynałem? Jak patrzę na tą jego maskę przez moment, zastanawiam się, co mu właściwie odpowiedzieć. No, to ważne sprawy, jak mówiłem. Spojrzeli na siebie. Rozumie pan, że kardynał nie zwykł zapraszać dwa razy. To groźba? Próba przekonania. Ja to trochę taki niedouczony prostak z prowincji. Jestem pewien, że moje kompanie lepiej sobie poradzą na spotkanie z kardynałem. Rozumiem. A ja muszę się zająć tym, co tacy prości goście robią najlepiej. Ku chwale między innymi kardynału. Rozumiem. Gdyby jednak pojawiła się taka potrzeba, mamy tu lądownik. Możemy w ciągu kilkudziesięciu minut znaleźć się w pałacu, a potem pana odwieźć. Jeżeli tak zależy panu na czasie. Kardynał na pewno będzie rad ze spotkania. Gdybym tylko mógł ten czas poświęcić. Dobrze.
To była tylko propozycja. Dziękuję, doceniam. Ale proszę przekazać moje najszczersze przeprosiny kardynałowi, że nie mogę się stawić na tym spotkaniu. No, bez powodu obawiam się, że ich nie przyjmie. Myślę, że dostanie te powody od mojej kompanii. Oby. Imperator Strzeże. Imperator Strzeże. Szanowna Ekscelencjo. Powodzenia, Panie Jury. Dzięki, Ekscelencjo, i miłego wypoczynku, gdziekolwiek lecisz. Wychodzisz. Wychodzę. No i słucham. Jak daleko jest do stąd, do tych, do wojska? A ty miałaś tu swojego Matizda? Miałaś chyba, bo go odbierałaś. Tak. No, bo tam był kilka godzin jazdy samochodem. O, w pizdu. W sensie tam do obozu wojskowego, gdzie jeździliście, do Stawrosa, komisarza. A te... Boże... Wypadł... Ale mam wylew. Nataniel jest skąd? Z... Arbitratorów. Arbitratorów. O, a to od arbitratorów? Kilkanaście minut. Super. To będę w takim razie próbować dojrzeć chyba do arbitratorów, żeby spróbować zdobyć granat elektromagnetyczny i zagłuszać sygnał. Dobrze. To ja wsiadasz za kółko, jedziesz, nie ma problemu. Teraz przeniesiemy się magicznie do pałacu. A więc, zostaliśmy w scenarii, kiedy w pałacu, w sali gubernatorskiej właściwie było trochę głaskania Dina, było chwilę spięcia, chwilę dramatu. Byliście otoczeni przez żołnierzy, potem przez ludzi kardynała i staliście z kardynałem w takim małym trójkącie miłości do imperatora. Natomiast na ostatniej sesji nie opisałem wam, co działo się na podejście gubernatora w tym samym czasie. I o ile tutaj wśród żołnierzy za bardzo nie działo się nic, to na pewno muszę powiedzieć, jakie były reakcje członków rady. Bo ile gubernator siedział niewzruszony, tak jak mówiłem, to tak. Konstancja z pewnością była przerażona i szybko przyniosła się za komisarza. Pan Petronius na pewno tutaj gdzieś się przemieścił blisko gubernatora, żeby go chronić. Dwójka, pan Herdegan i Vespasian. Oni widzicie, że jakiś taki dziwny błysk nadziei lub zrozumienia, że może jednak Estella by spełniła tą obietnicę. Natomiast Sebastianus stara się zachować kamienną twarz, ale sra po gaciach. Co robił Stavros w tym czasie? I gdyby nie Petroniusz i żołnierze, pewnie już gubernator leżałby w kałuży krwi. Ale to, co łatwo zauważyć, to to, że Stavros i Petroniusz cały czas stali naprzeciwko siebie i trzymali obaj za klingi, patrząc sobie nawzajem w oczy. Gdyby doszło do czegokolwiek u was, oni także chwyciliby przeciwko sobie za ostrze. I teraz wracamy do błogosławionego uścisku, który mówił kardynał Aj. Co robicie? Czy żołnierze jakoś przestali w nas mierzyć już? Czy tak, oni wcześniej przestali już mierzyć jak ten. Ja się rozglądam, bo przez ostatnie 5 minut byłem wyłączony, więc. No to dobrze ci powiedziałem. Więc Natalia poprosi głośno. Przepraszam, ale będziemy musieli się udać z naszym przyjacielem, aby
odpoczął. Mówi do was kardynał. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby jeden z moich ludzi go zbadał. Mamy doświadczenie jednak w takich reakcjach. Jeżeli możemy udać się z państwem, będziemy wdzięczni za opiekę. Oczywiście. Żołnierze odchodzą, widząc, że nie ma rozkazu do otwarcia ognia tym razem. Przemieszczę. Wy natomiast kardynał prowadzi was z powrotem do środka, ponieważ on musi jeszcze wciąż wypełnić obowiązki przyjęcia, więc proponuję... Czy większość gości wydostała się z sali, czy jeszcze... Nie, wszyscy byli wyprowadzeni, zanim w ogóle doszło do tych wszystkich rozmów między wami, krzyku, jesteśmy z Inkwizycji i tak dalej. Dobra, okej. Bardzo sprawnie zostali wyprowadzeni jednak. Więc pytanie, czy podążacie za kardynałem, czy jednak pozostajecie z boku? Ja podążę. Podążasz. Jeżeli Estrada jest przerodnią, to wiem, że mu się nic nie stanie, ale jak chcesz, no to wysadzi nas wszystkich, więc spoko. To zawsze jest sposób. Tak. Dobrze. Gubernator oczywiście wstaje, wychodzi do kardynała. Obaj w ogóle przybierają taką minę, jakby się tu nic nie wydarzyło. Jakby to albo było coś normalnego, albo to nic by się nie wydarzyło za bardzo. Jest tutaj bardzo polityczna wymiana różnego rodzaju gestów, w sensie podania dłoni. To jest po prostu no istna batalia tam się rozgrywa. Kto kciukiem drugiego kciuka przyklepie. Wszyscy z rady to bardzo obserwują, szczególnie Petroniusz już w ogóle nie patrzy na Stavrosa, już teraz się patrzy tylko na tą wojnę kciuków politycznych. Wymieniają kilka słów między sobą, po czym otwierają się drzwi tutaj po prawej stronie, no i gubernator mówi, że już teraz na całą salę, że nasi goście udadzą się na spoczynek do prywatnych sal, a potem oczywiście możliwe będą jakieś prywatne audiencje. Zwraca się też do członków rady tutaj w tym przypadku i do was. I kardynał ze swoimi ludźmi wychodzi. Natomiast kiedy ty na tajny przechodzisz koło gubernatora, bo zakładam, że idziesz dalej za... Tak, ja obserwuję też gubernatora i to już tak perfidnie. Jasne. Ja się tak patrzę na Estrelę, czy my tam, też tam idziemy? To generalnie ostatecznie za nimi, tak. No. Dobrze. Jak oni idą do wyjścia, to idziemy też za nimi. Dobrze. Dostrzegacie... Ja się nie patrzę na niego jakoś wrogo, tylko po prostu jakby taki poker face i go obserwuję właśnie. Ciężko ci jest odgadnąć jego spojrzenie bez rzutu, ale szybko dostrzegasz jego trzykolorowe oczy, które no wpatrują się w ciebie bardzo. Kiedy tylko go mijasz i to on mówi swoim niskim gubernatorskim głosem: Panie Natanielu, tak bez dzień dobry do gubernatora. Wracam się, zatrzymując się oczywiście. Wybacz, gubernatorze, adrenalina. Rozumie pan? O, rozumiem ją doskonale. Także ją lubię. Schodzi ze stopnia i podchodzi do ciebie. To staje do niego frontem. Podaję ci rękę, mocny żołnierski uścisk. Odwzajemnie. Chciałbym, żeby w swoim napiętym grafiku znalazł pan chwilę czasu dla mnie. Jak najbardziej do pana znajdę. Pańskie bezpieczeństwo jest zagrożone. Choć to niecodzienność, to chętnie o tym porozmawiam. Na przykład jak tylko znajdę czas, to porozmawiam z panem. Ale na razie musimy się udać z kardynałem, aby zająć się sam pan wieczem. Słuchaj, nie wiedziałeś, czy Petronius umie się bardziej skrzywić niż wygląda, ale okazało się, że tak.
nie spodobało mu się to, co teraz powiedziałeś, a nawet pogubę na to, że no, nie spływa to. Albo nie. Mnie mówi, dobrze, zaczekam cierpliwie. Choć informacje, które ja posiadam, są także dla państwa użyteczne. Kiedy jest pan naszym priorytetem? Ciekawe. Proszę czuć się w pałacu jak w własnym domu. Proszę czuć się tu przyjaciółmi, gośćmi. Gdzie wrogiem. Przyjaźń jest bardzo ważna. I to mówisz, to jest takim przekąsem. Skłania ci się i wraca na... Też mu się skłania. Kubel na to jest kibel. Tak? Chciałbym spróbować tak rzucić, no, ale nie wiem, czy bardzo się na mnie wkurwił i chciał mnie przypierdolić, czy nie. Rzucę. On lubi to. Czy ja mogę to już jakoś zamienić? A masz punkty przeznaczenia? Przerzucić. Mogę przerzucić? Chyba bym sobie przerzucił. Tylko patrzę, czy nie mam jakiegoś darmowego z jakiejś umiejętności. Otóż nie, ale używam punktu przeznaczenia, bo imperator jest po mojej stronie. Oczywiście. Nie, jest dobry. Słuchaj, on to lubi chyba, wiesz? Takie gierki, takie ostre, tak ten. On lubi takie rzeczy. Dobrze, zapisuję sobie. Gubernator lubi na ostro. Tak. Jesteś szlachcicem jednocześnie, więc też nie jest ci obcy fakt, że szczerość na dworze jest czymś rzadkim. No. To idziecie za kardynałem, żołnierze was prowadzą do jego osobistych komnat, które są niczym innym jak pałacowym, Boże, nie kościołem, tylko kaplicą, pałacową kaplicą. Została cała ona zmieniona w jego prywatny pokój, właściwie wywalono wszystkich duchownych i ewentualnie kazano im służyć jako po prostu służący mu tutaj. Więc właściwie prowadzą was do kaplicy. I wrócimy sobie na główny ekran, bo tutaj to już nie mamy co robić. Akurat. Tak to będziecie widzieli cele i będziecie wiedzieli, co macie robić. Prowadzą was. Po chwili cały ten szpal żołnierzy zostaje za wami, za kaplicą. Zamykają się wielkie drewniane drzwi, wrota. Pan o numerze 4 zaczyna rozdzielać ludzi, co mają robić, gdzie tam co położyć i tak dalej. Natomiast trójka z obstawy kardynała i kardynał zostają, żeby z wami porozmawiać. Pokazują Redinowi, żeby spoczął. No, ciekawe. Mówi kardynał. Bardzo ciekawe powitanie. Byłem w wielu miejscach i jeszcze mnie tak nie powitano jak inkwizycja z bombą przy gubernatorze. No, muszę przyznać, że jest to coś nowego chociaż. Skoro nas kardynał zaprosił, mógł pan nas przestrzec, że takie coś może się wydarzyć. Proszę wybaczyć, ale ja nie szpieguję inkwizycji, w związku z czym nie miałem wiedzy, że w waszych szeregach jest psionik. I tak coś takiego mogło być powiedziane. Ponieważ jeżeli kardynał sam zauważył, przepraszam, wasza ekscelencjo, nasza przykrywka właśnie wzięła łeb. Wszyscy, zwłaszcza z gubernatorem, wiedzą, że jesteśmy z inkwizycji. No, trzeba było nie krzyczeć, ale spokojnie. Czy to moja wina? A czy to pan krzyczał? No nasze brew, tak pytające. No właśnie. Edi, podchodzi do ciebie człowiek w masce o numerze 2. Zaraz po poleceniu, że Zakariusz się panem zajmie. I on przyklęka przy tobie, jak sobie siedzisz na ławce modlitewnej. Mówi przez swoją maskę. Takim troszkę zagłuszającym się głosem, no, pomimo wszystko. Przepraszam, ale muszę rozchylić panu ubranie.
Dobrze. I rozpina ci tutaj wszystko. Dostrzegasz jakby błysk w jego masce, w jego, na miejscu oka, gdyż jego oczy zatrzymują się na bliznach przy twojej szyi. Nie zatrzymał się jednak na bardzo długo i kontynuuje pracę. Wyciąga jakieś przyrządy. Ty akurat nie masz pojęcia, co to jest. Przykłada do klatki piersiowej. Sprawdza jakieś odczyty. No. Czy ja wiem, co on robi? Rzuć sobie na medycynę. Plus 30. A mówiłeś, że kardynał powiedział, że ktoś, że jak ma na imię ten gość? Zakariusz. Kardynał mówi, dobrze, ale żeby coś się już więcej nie powtórzyło, mówi o sytuacji z panem Redinem. Poproszę jednak część mojej gwardii o zajęcie się innymi obowiązkami. Dwójka za nim kiwnęła i wychodzą. Dwójka, że dwie osoby, czy dwójka, że z numerem dwa? Numer dwa i numer trzy. Okej. I wychodzą. I oba. Tak. A wy przestajecie czuć jakąkolwiek niechęć do nich. Przejdźmy może do sedna sprawy, bo nie zaprosił nas kardynał. Przepraszam, wasza ekscelencja. Tak po prostu, żeśmy się spotkali. Oczywiście, oczywiście, że nie. Też nie zamierzam marnować jakiegokolwiek czasu. Oczywiście, że nie. Powiem tak. O tym, że jest tu inkwizycja, dowiedziałem się mniej więcej na dzień przed przylotem. No ale powiedzmy, że wydaje mi się, że nasze cele mogą być zbieżne. Nie wiem, jakie macie państwo zadania i oczywiście to nie jest moja sprawa. Powiedział pan, że nasze cele są zbieżne, to proszę mówić. Mhm. Ale myślę, jeszcze po tym, co powiedział pan gubernatorowi, że waszym celem jest gubernator, któremu ja bardzo uważnie się przyglądam, bo niepokoją mnie te ataki na świątynię. Innymi słowy, bardzo niepokoi mnie tutejsza władza, tutejsze zarządzanie, choć słyszałem i skargi na mechanikusów, którzy tutaj coraz częściej chcą zwiększać swoje wpływy. Jest to wszystko bardzo politycznie rzecz ujmując podejrzane, a nie zajmuje się nikt tym, co jest naprawdę istotne, czyli wiarą w Boga Imperatora. To się z panem zgadza. No właśnie. Nie przedłużając, jestem tutaj po to, żeby to zmienić. Jeszcze jak to zmienię? Powiedzmy, że to może ulec zmianie, szczególnie za państwa sprawą. Dlatego proponuję układ wspólnego działania. Na jakich zasadach? Myślę, że pan gubernator Antonius, choć iście wprowadził już obywateli Aventine, a właściwie nie on, tylko jego ojciec, do Imperium, to myślę, że rządzenie jako gubernator go jednak przerasta. Byłby niezłym generałem, ale nie gubernatorem. Zgadzamy się? Powiedzmy, że w pewnym stopniu podzielamy twoje przemyślenia. Mhm. Jest też tutaj bractwo, które bardzo mnie niepokoi. Jak powiedział o bractwie, no to Natalii jakby cały czas tam trzymał taką maskę tego grymasa, takiego trochę w kurwu, to teraz jeszcze bardziej się skrzywił. Mhm. Ja się uśmiechnęłam. Osobiście uważam, że bez jakiejkolwiek dysputy powinno zostać zniszczone, ponieważ każdy, kto nie nazywa imperatora Bogiem imperatorem,
Osobiście uważam, że nie powinien mieć miejsca, a tym bardziej jakiegokolwiek prawa do egzystowania. Cóż, jeżeli prawdopodobnie do jutra bractwo nie będzie istnieć. No naprawdę? Państwo się tym zajmujecie? W tej chwili. Ciekawe. Dlatego nie ma z nami ostatniego towarzysza. Czy rozumiem, że to jest państwa główny cel pobytu tutaj? Bractwo? Naszym głównym celem, jak zawsze inkwizycji, jest oczyszczenie herezji. Pozbycie się jej z planety. Cudownie. A jak sam wasza ekscelencja zauważył, bractwo takim ogniskiem właśnie jest. Rozumiem. Więc tak. Proponuję następujące konkretne rzeczy już. Zajmę się problemem żywności oraz pól. Jeśli będzie trzeba, to wypalimy je do kołej ziemi i posadzimy na nowo wiera imperatora. Imperatora ponownie je podniesie. I ludziom będzie żyło się lepiej. Następnie zajmę się kwestiami politycznymi w Aventine. Osadzę tu nowego gubernatora. Powiedzmy, że wybiorę kogoś odpowiedniego, kto będzie uszanował wiarę. Państwu pozostawiam Bractwo Leogórno i oficjalnie przyznam, że dzięki długotrwałym staraniom agentów Inkwizycji wyplenienie wykrytej przez nich herezji zostało przeprowadzone w optymalny dla Imperium sposób, nie tracąc przy tym dokładności. Nataniel lekko skina głową. Dobrze. Więc wasza ekscelencja musi wiedzieć, że to nie jest Bractwo Leogórno, nie jest jedyną ogniskiem herezji na tej planecie. A co i jeszcze? Tak samo problem z roślinnością. Są tutaj przedziwne istoty, które są naznaczone osnową, co może potwierdzić Redin. Panie Redinie? Nie chciałem ci przerywać, ale generalnie Redin tak w połowie słucha, w połowie tak patrzy cały czas na tego gościa, który się nim tam, który go bada i próbuje ogarnąć, czy to może być ten sam, który go uratował wtedy na, jak się nazywa ta planeta? Na Tyranusie. Jak chcesz to ogarnąć? Nie bardzo Jakby, no bo jednak ludzie nie zmieniają swoich przyzwyczajeń, jeśli chodzi o poruszanie i tak dalej, więc chciałbym tak przypomnieć sobie, czy, a raczej porównać, czy ta osoba w poruszaniu się i w tym, co robi, jest jakby podobna. Więc nie wiem, na co by to było w sumie. A pamiętasz opis, który przesłałem, że byłeś wtedy w gorączce i kiedy byłeś u Zaka. Tak. Wiem go. Dobrze. Czytałem właśnie. Powiedzmy, że w takim razie to będzie na inteligencję, na przypomnienie sobie tamtych wydarzeń, ale ze względu na gorączkę to będzie minus 10. Bardzo dobrze. Okej. Nie pamiętam. Tak, ale jak Redin słyszy swoje imię, to od razu kieruje w tamtą stronę głowę i tak, są tutaj istoty, które potrafią przejmować władzę nad ciałami i tak samo bardzo dużo ludzi w mieście nie jest może można by powiedzieć, że osnowa miała na nich jakiś wpływ, niekoniecznie negatywny, ale widać na nich że byli nią jakoś dotknięci. Rozumiem. Cóż, no. Ziemia się wypali, diabelskie nasienie też. Oczyścimy ziemię i ludność Aventine. Przyniesiemy im sprawiedliwość. Oczywiście zajmiemy się polami. Nie ulega to, nie jest to problemem. Tutaj obecnie jest tylko moja świta, ale kiedy już powiedzmy gubernator
będzie skory do współpracy, albo dokładnie przeciwnie, ale nieszkodliwy, sprowadzę z orbity odpowiednie środki do tego. Póki co nie jest to ani potrzebne, ani dobrze widziane. Pytanie więc, czy jeszcze mogę Państwu coś zaoferować? Jakąś pomoc? Ja chciałabym tylko powiedzieć trochę więcej o tych istotach. Jak atakują, wyglądają po części mimo wszystko jak ludzie, więc... Widzę, że Zakary już się zainteresował. Mhm. Szczepiają się w kręgosłup. Można powiedzieć, że w pewien sposób nosiciela. Są dość specyficznymi istotami. Jeżeli zobaczy się mimo wszystko człowieka, który może wydawać się być ranny, wolałabym zachować wszelkie możliwe środki ostrożności. To coś może atakować. My mieliśmy styczność z pewnego rodzaju pułapką zostawioną przez te istoty. Było nią ciało, które wyglądało mimo wszystko jak jeszcze żywe, poruszające się z, no, ledwo oddychające ciało mężczyzny. A pod nim był cały rój tego parszystwa. Pomysły, Zakariaszu? Brak. Czyli spalić. To proszę palić, byle nie podchodzić do tego, co wygląda, jakby jeszcze żyło. Dobić. Oczywiście. Nie bardziej... Powinno też wiedzieć, że pod polami wokół miasta rozchodzą się tunele pod ziemią. Tunele, wiadomo, że są podziemne, nieważne, nie podziemne. Tunele. Prowadzą też tutaj stronę w pałacu gubernatora, ale jeszcze nie sprawdziliśmy dokładnie, czy gdzie się kończy. Ciekawe. Tak, i prowadzą również do samego Bractwa Logurno. Jeśli chodzi o samo zarządzanie gubernatora, odwołał on z pól najlepszą bronę, jaką miał, czyli białe szale, i zostawił tylko gorsze jednostki. Jakiś powód? Jeszcze go nie znamy, ale podejrzewam, i że to wszystko jest powiązane, to chciał, aby te istoty zatruwały bezpiecznie tak roślinność, jak i żołnierze, bo już z nim się spotkaliśmy. Dosyć podejrzane. Czyli to gubernator zatruwa żywność, roślinność, tak? Pewności nie mam. To jest tylko podejrzane. Ciekawe. To interesujące, że sam sabotuje własną władzę. Raczej to idiotyczna teoria. Co inaczej o tym powiesz, że gubernator odwołuje wojska? O tym nie powiem nic, ale ciekawe mnie teorie, dlaczego to mechanikus są posądzani o zatruwanie żywności. Dlatego, że ich tutaj nie lubią od... w sumie od początku, więc chcą na kogoś zwalić. No właśnie, od początku. Myślę, że do tego czasu musielibyśmy się cofnąć, żeby to zrozumieć. To czasem bywa owocne. Niemniej jednak to będzie czasochłonne, a teraz nie mamy wszyscy czasu. Muszę teraz udać się na modły. Państwo macie obowiązki. Jeszcze tylko, żeby wasza świętobliwość wiedziała. Komisarz i panna Konstancja Tillerman są po naszej stronie. Panna Tillerman. Ciekawe. No dobrze, zapamiętam to. Dziękuję. A jeszcze jakbym mógł... Estrello, nie miałaś jakichś badań odnośnie żywności? Może... Zachariasz tutaj coś więcej na ten temat powiedział. Wygląda, jakby się znał na tym. Zachariaszu, jeśli mógłbyś zerknąć. I co mu dajesz? Nie daję, pokazuję infoczytnik. Z bombą. Dalej z bombą. Nie daję mu bomby, nie. Daję mu infoczytnik i trzyma bombę. Spojrzał dziwnie na ciebie, ale dobrze. Taka pamiątka. On jest cały czas odblokowany, tak? On nie musi się... Nie sprawdzasz jego umiejętności. Zaskodowywania. Masz trzy próby.
Dobrze. Jedną. Po chwili przez maskę rozbrzmiała taki lekko zamajaczony głos. Ciekawe. Ktoś, kto to spreparował, ewidentnie szykuje broń. Albo żołnierzy. Albo broń masowego rażenia, albo żołnierzy. O ile niepokojący fakt jest tego, tej trucizny, bo jest ona nieznana, tego, że się przenosi, więc dostanie się do jakiegoś transportera do innego świata może być tragiczne w skutkach, innymi słowy trzeba to zniszczyć i wypalić, to tyle naprawdę przerażające jest to, w jaki sposób było to leczone. Osobiście uważam, że zamiast tempo wybijać Bractwo Leogórna, powinniśmy dociec, w jaki sposób to zrobili. Bo zakładam, że to oni. Czy możemy jeszcze odwołać naszego człowieka? Mówię tylko, że jeżeli zdarzyło się to tu, nie wykluczono, że powtórzy się też kiedyś. Na tą okoliczność warto, żeby Imperium miało wiedzę, jak z tym walczyć. Decyzję pozostawiam akolitu Inkwizycji. A mogłabym uzyskać trochę więcej informacji, co pan tam zobaczył? To by mogło być dla nas bardzo cenne. Proszę spojrzeć. Chloroplasty z zwyczajnych roślin zaczęły sukcesywnie przemieniać się w strukturę ludzkiego DNA. Jest to dosyć oczywiste. Jeżeli natomiast są w stanie zrobić coś takiego ze strukturą DNA, która, jak wiemy, między rośliną a człowiekiem jest spora różnica, to znaczy, że poziom mutacji jest ogromny. I że to nie tylko inaczej. Nie mamy do końca pewności, czy to tylko wykorzystuje napotkaną biomasę, czy coś jeszcze odkłada. Oni leczą ludzi, więc możliwe, że robią eksperyment już od dłuższego czasu nawet na jednostkach żywych. Być może tak. Warto też będzie zbadać samą glebę. Być może to ona ma tu jakiś kluczowy wpływ, a powiedzmy gleba w innych przypadkach może być już całkowicie unieszkodliwiająca to. Jeżeli to amator, ale wątpię. Niestety zazwyczaj Asnowa jest dosyć elastyczna w swoich działaniach. Szczególnie jeżeli mówimy o kultach. Sugeruję rozważnie rozpoczynać otwarty konflikt z tym bractwem, jeżeli to jest przygotowana przez nich broń, ich skala może być kontynentalna. To wszystko. Edim, proszę, drugi rzut na inteligencję, plus 20. Plus 30, dodam sobie jeszcze plus 10. Dobrze. Jesteś absolutnie pewien, że to jest Zak. Rozumiem. To wszystko? Pyta Kardyna. Czy w razie, gdybyśmy mieli jakieś wypadek, gdzie byśmy mieli coś zbadać, czy możemy liczyć na pomoc technologiczną, sprzętową? Sprzętową myślę, że tak. Niemniej jednak nie angażuję mojej osobistej obstawy od tak w otwarty konflikt.
Więc proszę uważnie dobierać tę sytuację. A w kwestii moich rzeczy, tak, mamy przenośną zbrojownię. Możemy ją udostępnić częściowo. Nie podoba się waszej świątobliwości to, jak mechanikum tutaj sobie pozwala, próbuje przenieść choć trochę władzy. Czy może powiedzieć coś o Tavrosie w Vanhorcie? Spotkałem go na kilku rozmowach, niemniej jednak, jeżeli to on się tym interesuje, nie znam jego celów tutaj, poza tym, że oczywiście chcę przejąć dostęp do Prometium, co jest chyba dla wszystkich oczywiste. Niemniej jednak wątpię, żeby aż tak bardzo się starał dla zwykłego Prometium. I jeżeli mówi, że po Prometium, jest, znając jego tego człowieka, całkiem ciekawe określenie jak na Mechanicusa, niemniej jednak na pewno jest to wierzchołek Góry Lodowej. Jestem tego absolutnie pewny. Niestety nie wiem nic o jego obecnych działaniach. Już tyle. Mam pytanie, czy jeżeli będzie pan ustanawiał nowego gubernatora, jeżeli zajdzie taka potrzeba, czy on jest ze swojej świty, z floty, czy... Na pewno nie ze świty. Ci ludzie są mi potrzebni. A co, chciałby pan coś zasugerować? Może nie tyle co zasugerować, tylko... Na pewno każdemu przyda się to, że Konstancja byłaby tutaj gubernatorem. Czy ona się do tego nadaje? Nie wiem. Jej metody działaniem nie pochwalam. Ale potrafi dopiąć swego. I według naszej informacji jest godna zaufania. Rozumiem. O pozostałej dwójce szlachciców nie mogę się powiedzieć. Rozumiem i doceniam, ale pani Konstancja jest powiązana z mechaniką. Dokładnie, więc zabrano zbyt dużo władzy w tym. Jest to zbyt oczywiste, żeby to była moja pierwsza decyzja. Więc myślę, że z wyborem gubernatora zaczekam, aż pan Antonius już nie będzie nam przeszkadzał. Czy wy macie jeszcze jakieś prośby do kardynała? Ja też kręcę głową. Nie? No to tyle. Dobrze, jeżeli państwo wypełnicie swoje zadanie, poczeka na was statek kosmiczny, który odwiezie was w wskazane przez was miejsce. Pozostanie na wasze rozkazy. Jest to taki, powiedzmy... Jedna prośba. Nie chciałbym doprowadzić do próby zastraszenia gubernatora, ale jeżeli nie będzie się nas wypuścić z pałacu, to prosiłbym o wsparcie. Oczywiście, przecież jesteście tu dla mojego bezpieczeństwa. Tak, oczywiście. Tak jak mówiłem, kiedy ukończycie państwo zadanie, będzie czekał na was statek, który was zabierze we wskazane miejsce. I pozostanie on na wasze rozkazy. Powiedzmy, że to gest przyjaźni. Z mojej strony. Być może nasza świątobliwość liczy na naszą współpracę. Tak, teraz i w przyszłości. Pochwalę imperatora. Oczywiście. On się odwraca, idzie pod ołtarz. Rozumiem, że wychodzicie. Jeśli mogę się chwilę pomodlić, ja bym się pomodliła. Dobrze. Coś jeszcze? Ja też się pomodlę. A co tam, paciorek przed pójściem do gubernatora
Pewnie. Ja też, no nie będę wychodził sam. Rozumiem. Zrak więc staje gdzieś tak w niedaleko gubernatora, żeby go chronić. Natomiast gubernator... Kardynała. Kardynał podchodzi pod ołtarz, klęka, zdejmuje swój płaszcz i chwilę odmawia jakąś modlitwę. Kiedy wy jesteście w takiej zadumie, nagle słyszycie jakieś takie uderzenie, które rozeszło się po całej sali. Otwieracie instynktownie oczy, widzicie, że on leży. Po czym się podnosi, lekko zamacha i znowu uderza głową w posadzkę. Czy to jest jakieś normalne katowanie się, czy to jest coś nienormalnego? Czy... Jak jest reakcja Zachariusza? No nic, on nic nie robi. A pytanie, czy to jest, czy Natalia, albo nie wiem, ktoś z naszym widział coś takiego już wcześniej? Nie. No to w takim razie chcę złapać kardynała, że nie przypieprzył jeszcze raz głową. Kiedy stajesz, próbujesz do niego podejść, to Zachariusz się na ciebie patrzy, zostawia krok, ale słucham. Kardynał się modli. Proszę dać jego świątobliwości możliwość oddania się Bogu. Jeb! W posadzkę. Natalia się tak nie modli i modli się normalnie, jak powinno się. Patrzę na to trochę tak, okej. Okay. Przy czwartym uderzeniem pękają wielkie płyty, kilkucentymetrowe. Chwilkę trwacie w takiej pięknej modlitwie. Nieważne, ile się modliliście, on to robił dłużej. Tak? I gorliwiej. No nie będzie. A zakład? Ja nie będę waliłbym o posadzkę. Ile bym musiał tego... Punktów przeznaczenia? Wszystkie punkty przeznaczenia, czy bym mógł rozwalić bardziej płyty, czy nie? To zależy, czy chcesz przeżyć. Okej, to nie chcę. Wracamy do Jue, bo który się na pewno zastanowił nad tym, co chce robić. A nawet mówił. I jedziesz do arbitratorów. Zajeżdżasz. Nic się nie zmieniło. Patrzą tylko. Już znają twój samochód, znają ciebie. Panie Jue. Jak miał na imię ten tutaj, co gadał z notania? Sędzia Augustus Werkwick. Czyli jest dwóch Augustusów. Nie, Stawrosów jest dwóch. Dobra, nieważne. Jest Augustus, można z nim mówić? Tak, proszę. Prowadzą cię tymi samymi korytarzami, które już nie będę opisywał długi raz. Prowadzą tak samo małego pomieszczenia, siedzi na swoim stalowym krześle. Pokazuję arbitratury, proszę. Tak. Dzień dobry, czy dostał pan może jakiś komunikat od Stawrosa Augustena, a konkretniej przekaz od Nataniela? Widzę, że się skwasił na to imię. Na imię Nataniel oczywiście. Nie, nic nie dostawałem od agenta Nataniela. To powinienem? Tak, zdecydowanie pan powinien, jako że zamierzamy zaprowadzić porządek nowy w bractwie. I powinien pan zostać o tym poinformowany. Ciekawe. No dobrze, no to co mogę zrobić dla panów? Czy ma pan granaty elektromagnetyczne? Widzę lepszą reakcję niż na imię Nataniela, to już coś. To nie jest trudne. Musi pan wiedzieć, że my raczej bardziej walczymy z ludnością. Z siłą żywą, jeżeli mechaniczną. Więc akurat takich rzeczy jak granaty elektromagnetyczne to nie mamy. Mamy coś do bardziej masakrowania powłóch.
ludzi niż maszyn. Ale pałkę elektryczną pewnie jakąś macie. Oczywiście. Jakby można było odstąpić jedną, to byłbym wdzięczny. Nie ma problemu, no, dostaniesz. Czy coś jeszcze? To pewnie zagłuszacza żadnego sygnału też nie macie. Nie pamiętam, na ile był zagłuszacz. Kartuły dostępności. Nie pamiętasz? Nie, ale ci mogę podać stronę, bo sobie zapisałam. Zagłuszacz sygnału 178. To bardzo pomoże. Rzadki jest. Rzadki, już tak. Rzadki. Rzucę minus 20 wpływu. Tak blisko. Skończyły się. Dziękuję w takim razie za to. I jak mówiłem, proszę się za bardzo nie przejmować tym, co się będzie działo w tamtejszym regionie. Mam wycofać arbitratorów z tamtego regionu? Niekoniecznie. Lepiej, żeby trzymali cywili z dala. Czyli takich rozkazów obecnie nie mają, bo to rozumiem, że mam je takie wydać. Z dala od tego regionu, czy z dala od hospicjum Leogórna? Sam budynek Wrocław Leogórna. Dobrze. Dobrze, tak, takie rozkazy rozdam. Dziękuję i miłego dnia. Oby Natalia do pana nie przychodził. I wychodzę. Uśmiechnął się. No i wracam w takim razie do practwa. Parkuję sobie Matyjskiem w jakimś takim dogodnym miejscu, żeby w razie czego móc do Matyjska szybko wskoczyć i z piskiem opon stąd odjechać. W miarę możliwości, na ile ją potrafię prowadzić. I co? I zabieram cały swój sprzęcior. Oczywiście wypakowując go, nie wiem, przynajmniej wobec na widoku wszystkich wokół. I idę na samą górę. Czekaj, to? Dobra godzina. A. Wiesz co, to już będzie wieczór. Idealnie. Nim to, proszę cię o rzut na spostrzegawczość, ponieważ jest wieczór, to plus 10. Przerzucę sobie. Ej, patrzyłaś w ziemię. Okej. No, jeszcze tam. No, więc jeszcze chwilę cię pewnie. Zanim wypakuję wszystko z Matyjska, przejdę. Myśląc sobie, Nataniel, ty fują. Pooddycham sobie tym świeżym powietrzem, potem zbieram się na górę i wprowadzam plan anihilacja wrodztwa. Dobrze. Rozumiem, że wchodzisz tam od siódmego piętra? Wchodzę od samej góry, zakładam na siebie zbroję, oczywiście na tej samej górze cały sprzęt do siebie dopinam i schodzę powoli tą klatką schodową. Na siódmym piętrze, właśnie z tego co pamiętam, był pierwszy ludzie i, że tak powiem, ślady bytności kogoś. Słychać w ogóle kogoś na korytarzach? Coś się dzieje? Słuchaj, schodzisz. Gdzieś przy windzie się kręci jakiś kapłan, ale tyle. Nie ma nikogo praktycznie. O, tam jakieś herbaty parzy, czy tam coś. Okej. W takim razie, jak schodzę na dół,
i widzę tego gościa, oczywiście co powoli, w miarę możliwości cicho, to w jakiej on pozycji jest do mnie? Takiej, że jak ja wyjdę na korytarz, to on zaraz mnie zobaczy? Nie, nie, on tam jest zajęty. Ale też musisz się jeszcze skradać, jeżeli chcesz się do niego skradać. Tak, no to tak, najpierw spróbuję w takim razie. Chcę się najpierw dostać do windy. Dobra, on tam sobie, widzisz, sagę sobie parzy. A to będzie na drugą. Tak. Tutaj. Widzisz, że chyba robi herbatę pacjentom i robi z jednej torebki dwie herbaty. No bieda straszna. Po prostu. Ale ty się do niego skradasz i już widzisz swoimi oczami, jak go zamordować. Pytanie, czy się skusisz. To jest ten moment, w którym się waham nad kreatywnością wykonania morderstwa, nie? Ale dobrze, no w takim razie, skoro się do niego zakradam bezpośrednio za jego plecy, to jeżeli jest taka możliwość, bo nie wiem jak to wyglądają na te rzuty, to najchętniej bym złapał go po prostu za łeb czy tam za szmaty, wsadził mu ryja prosto w ten wrzątek, w tą, żeby rozbił tą twarz jeszcze na tej szklance. I jakby ta szklanka się rozbiła, no to wtedy można złapać jakiś ostry odłamek i go... Dobra, walisz go głową w tą... tam gdzie są szklanki i co, potem mu podrzynasz gardło, tak? Tak. Dobra, to... wyrzucaj na WW plus 30, bo jesteś zdanie. Na co? Na WW. Mhm. To teraz bym prosił, żebyś rzuciła 2 razy K10. Tak? Słuchaj, nie trafiłaś w szklanki, albo to te stare koszyczki w szkłach akurat go ochroniły przed tymi największymi szkłami, więc tylko trochę mu się powbijało dookoła oczu, no ale sztylet już zrobił znacznie więcej. Przepraszam. Dobra. On leży w kałuży krwi i herbaty. Czyli nie żyje. Jeszcze tylko takie gardłowe dźwięki z grydyki. Przez moment na niego spoglądam, ale potem kieruję wzrok na skrzyneczkę elektroniki, która gdzieś tu powinna być. Mhm, spokojnie jest przy... Chcę się do niej dostać, chcę ją otworzyć, czy nie wiem, czy można tak po prostu, czy muszę podważyć nożem ewentualnie, żeby się otworzyła. Normalnie możesz uchylić. Świetnie. Wyciągam w takim razie tą pałkę elektromagnetyczną, sprawdzam czy działa. I jak działa, to działającą wsadzam w te kable i tam dopycham ile się da. Tak. Ciemność, wszystkie światła zgasły. Redin, test na siłę woli, na wyczucie osnowy. Ja? Tak, ty, na Tyrdis. Okej. Ważne są punkty sukcesu bądź nie sukcesu. No. Mówisz, że są ważne. Ważne. To wezmę sobie plus 10. Na wyczucie osnowy, tak? Czy na... Słuchaj. Chyba twoje zmysły stępiały przez to, co cię spotkało. Więc sielankowo idziesz sobie przez korytarze pałacu. Jule. Ciemność. Co robisz dalej? Idę w takim razie znowu do klatki schodowej, żeby skierować się na 6. piętro.
I będąc na półpiętrze, trzymam już rękę na rękojeści miecza, wsłuchując się w tą ciszę tego miejsca aktualnie. Słyszysz kroki kapłanów, którzy zbiegają w dół. W dół? Ale niewiele teraz słyszysz. Niewielu kapłanów słyszysz, że tak zbiega. Jak rzucisz na percepcję, to ci powiem ilu, jeżeli ci wyjdzie, ale... Już rzucam. Podejrzewasz, że był jeden na każdym piętrze. Po prostu. Już okay. Teraz nie, bo jeden nie żyje. Dobrze, to w takim razie spokojnie, bez wielkiego pośpiechu schodzę w dół. Tak samo jest ciemno wszystko. Dobrze. Do jakiej klatki, do którego tego jestem w stanie tak dojść, idąc po tej klatce schodowej? Do parteru. Zatrzymuję się w takim razie na parterze i... Jeszcze jedna rzecz. Mapuję ten teren. Mniej więcej od czwartego piętra widzisz, że ludzie zaczynają wychodzić z pomieszczeń i patrzeć, co się dzieje. Bo tam już są na takim stanie, że mogą sami chodzić i tak dalej. Tak, tak, pamiętam, że tak było. Bez pytania, czy ich olewasz, czy... Zwykłych ludzi, którzy wychodzą z tych pokoi, zupełnie olewam. Dochodzę do parteru. Co się dzieje na parterze? Chwileczkę. Teraz zrobimy to tak. I ty w takim razie będziesz tak. I powinnaś widzieć schody, prawda? Tak. To przeżyć swój tokenik. Widzę schody i jakieś dwa kółka w ogóle po prawej. Tak, nie, tak. No ale to no, akurat z innej perspektywy zakładałem, że wejdziecie, ale co tam? Nie widziała tych kółek. One zniszczyły mi scenariusz. Są drzwi. Zamknięte. Co robisz? W sensie zamknięte, nie zakluczone. Najpierw idę w kierunku drzwi prowadzących na tył, tych, którymi wynosili ludzie te skrzynki, to cokolwiek oni tam wnosili raczej. No podejrzewasz, że one są gdzieś tutaj. Na orientację. Aha, bo te drzwi, okej, okay, dobrze. Tak, dobrze. No to idę w tamtym kierunku w takim razie. Po prostu otwierasz. Tak, jeżeli są niezakluczone, tamte, tak, to po prostu je otwieram. Dobrze, słuchaj, otwierasz. I rzuć sobie już proszę na inicjatywę. Jej. Aha, to był chyba jakiś specjalny. Inicjatyw, okej. Okay. Agility, tak? Tak. Nie mogę rzucić? Musisz mieć zaznaczony chyba swój token, wiesz, żeby rzucić. Mam zaznaczony właśnie. Aha, dobra, okej, wyrzucił się, dobra. Usunę sobie te drzwi, żeby one nie przeszkadzały. Słuchaj, widzisz kapłana, który w tej chwili stoi z wyciągniętym mieczem. Wygląda tu chyba na strażnika, zbiegł tu jak coś się zaczęło dziać. Tu oczywiście także jest ciemno. On zareagował na otwarte drzwi. Chwileczkę. Ale ty masz rundę zaskoczenia. Doskonale. Skoro go w takim razie widzę, to mruczę pod nosem. Kamień sama chroni wojownika na placu boju. Krew heretyka przelana na jego cześć. Odpalam furię jako akcję, bo to jest akcja, tak? I w takim razie, czekaj, bo jak to jest, bo jest akcja i jedna akcja, tak? Masz dwie akcje? Aha, dwie akcje.
dobrze. To w takim razie tą akcją tak odpalam tą furię i będę do niego podbiegać. Okej. Ty pamiętasz, co było, co dawała furia? Tak? Czy tam masz zapisane wszystko? To dobrze. Pamiętam, mam zapisane i ja sobie pozwolę po prostu to characteristics od razu pododawać, żebym tego nie musiała sprawdzać za każdym razem, dobrze? I potem sobie odejmę po tym wszystkim. Dobrze. I co? Po prostu podchodzisz, tak? Tak. Czy szarżujesz? To tyle. Chyba jestem za blisko. Nie, szarża to jest podwójna, tak chyba swoją drogą. No właśnie. A to są tylko dwa pola w zasadzie. Dobra. Więc podchodzisz, on jest kurde. Trochę cię przestraszył. Ale zamierza się bronić. Machnął tylko ciężkim mieczem koło siebie. To jest kapłan. On ewidentnie nie jest wyszkolony w walce. Słucham. Wyciągam od razu miecz i prosto na jego łeb celuję tą broń. Wrzucam. Zakładam, że to trafia. O matko. Za ile? Nie wiem, bo mi chyba... O matko, 21. My nie widzimy obrażeń, więc mamy takie... No ja przesuwam sobie na bok takim suwaczkiem. A ja nie mam tu suwaczka. Nie mamy suwaczka. Nie mamy suwaczka. Jesteście biedni. Wiesz co, wyobrażam to sobie tak, że on po prostu machnął mieczem, ty przeszłaś na drugą stronę tego ostrza. I tak jakbym swoim ostrzem po jego ostrzu poszłaś i go po prostu tam smarowałaś na ścianie. Strzelasz teraz nieco lepiej to pomieszczenie, już jakby tego obywatela oczywiście nie ma wśród nas. Odsłon. Widzisz, że jest tu sporo gruzowiska. Są jakieś dwie kolumny, jest tu w ogóle jakaś taka większa sala. A tak, już odsłonię, nie ma co. Tam. Są tu nawet trochę worków z piaskiem, żeby było ciekawie. I na samym końcu widzisz następnego obywatela, także z mieczem. Jaki to jest w ogóle poziom tego oświetlenia? No jest dosyć mrocznie. Znaczy pytam, bo są te, bo są te kary, tak? Do walki w ciemnościach. Tak, zapomniałem. Ale ty chyba widzisz swoją umiejętnością, więc... Nie, to znaczy ja i tak wykupiłam umiejętność walkę na ślepo, usuwa kary w walce wręcz, ale pytam, bo oni powinni mieć. I tak cię nie trafił. Nie szkodzi, dobrze. To ja się przesuwam oczywiście konkretnie do mojego następnego przeciwnika, jeżeli tylko go jakkolwiek wyczuwam w tym momencie, pewnie broń bardziej. Cześć, chodzie, dziękuję ci. Czy w którą stronę? 9. Bardzo chciałabym ci pokazać, gdyby nie mój kot. Raz. Osiemnaście. To jest 18. Pełen run. Tak. Dobrze. W razie czego to się przypominam jeszcze z tą, nie? Z echolokacją. Okej, rzuć sobie na nią. A co mam rzucić? To jest percepcja. Okej. Tutaj wyczuwasz, że jest sporo jakichś wielkich elementów, ktoś jak trumny. A tej wielkości. Tutaj za bardzo nie ma jako takich stałych struktur. No tam ci nie odsłoniłem na dole schodów, ale tych drzwi, ale oczywiście one są na zewnątrz. Natomiast tutaj wyczuwasz mniej więcej to samo, tylko że w dół, co na schodach. Schody, mhm. Tylko że w dół. Okay. Są one dla ciebie dosyć. Dobra, ale tu się już na chwilkę zatrzymamy, wrócimy do... Wiem, że nie możemy teraz całej sesji tylko walczyć, więc musimy też trochę skakać do pałacu.
Widzicie sobie pałacowymi korytarzami? Gdzie wy podążacie? No, do gubernatora też, nie? Chciałam tylko zadeklarować, tak jak pisałam na tym, że ja bym chciała tym czytnikiem sprawdzać tunele. No, czy to jest? Sobie z nim i po prostu posprawdzać. Dobrze, to rzuć sobie na korzystanie z technologii. A, i teraz to będzie minus w sumie 20, bo jesteście w pałacu, który ma ogromną ilość struktur wojskowych jeszcze, więc... A, przewidziałeś to, że będziemy się tutaj sprawdzać. Pewnie dość wysoko jesteśmy. No. Po drodze jest jakiś kwiatek, to ja chcę wziąć dla gubernatora. To ja sobie dodam plus 10, więc będę miał tylko minus 10. Dobrze. I to minus 10. Rzucić. No jak masz punkcik, to tak. Mam punkcik i mi zależy na tym, żeby to działało. Bo chciałabym wiedzieć, jakby uciekali z rzezi Jue, gdzie. No nie bądź takie, wejdź. Weszło. Dobrze. To, co wyczuwasz, to, że pod pałacem nie ma żadnego takiego tunelu, jak tam. Omijam pałac. Idzie gdzie indziej. Skręca przed pałacem. Struktury pałacu chociaż. Nie, Auspex tak nie działa. Ja to bardzo naginam, ale Auspex tak nie działa, jak mapowanie pomieszczeń. Nie. Tego to nie ma opcji. No. Tak, ja jeszcze mam coś. Co? Bo ja nie chciałem kwiatka, tylko chciałem rzucić sobie, chociaż scena się skończyła, jesteśmy daleko po tym, na analizę, czy pan, jego świątobliwość, ekscelencja, kardynał Kazimierz I, czy coś przede mnie ukrywał. No, jesteście dosyć dawno, dobra, rzucaj. Nie, w sumie to nie jesteście, bo to tylko my przeskoczyliśmy. Aha! A co ja gadam? Analizacja. Analizacja się powiodła. Dobra, czy on coś przed wami ukrywał, ale jakim... A w końcu próbował coś przed nami ukryć, bo nie chciał nam mówić. Wygląda takiego. Nie. Był szczery z wami. Okej, czyli dobry ziomek. Najlepszy. Tak, a Jadin, czy ty coś? Złoty człowiek. Nie, ja miałem takie, że tak powiem, to swędzenie od osnowy, ale stwierdziłem, że nie, że to moja wyobraźnia. Dobrze. Tak? Ktoś coś ja miał? Ja myślę o logice jeszcze, czy... Tutaj może by coś dało. Ale czy... co? Racjonalne takie myślenie, zagadki i tak dalej. Wyłuskiwanie informacji. I właśnie o to wyłuskiwanie informacji mi chodzi. Czy ja z tej rozmowy z kardynałem jestem w stanie wyciągnąć jakieś powiązania i tak dalej, jakąś analizę tego wszystkiego? Czy mogę jakoś powiązać wątki bardziej inteligentnie niż ja jestem w stanie? Bo to już jest głupota gracza, a nie głupota postaci. Moja postać jest mądrzejsza. Nie no, kardynał mówi dosyć wprost. No tak, ale mi chodzi o to, czy jestem w stanie to powiązać z czymś, co my już wcześniej wiemy, a ja po prostu tego nie widzę, bo ja tego nie widzę. O matko. O to mi bardziej chodzi, nie? Bo to takie właśnie typowe łączenie wątków informacji. Ja, jako gracz, nie ogarniam do tego stopnia, ale wiem, że moja postać by ogarniała, bo ona naprawdę jest inteligentna. No nie no, on mówił raczej wprost, no to jakby... To nie chodzi o wprost, nie wprost. Dobrze, ja rozumiem, ale... Czy wątek. Ale też trochę na tym polega śledztwo, że to nie ja je rozwiązuję i wszystkie informacje są na tacy tak naprawdę. No jeżeli ich nie pamiętasz, to trzeba spojrzeć w notatki. No właśnie, liczyłam, że może to coś bardziej inteligentnego. No bo ja jako ja po prostu tego nie widzę. No, wydaje mi się, że możemy już coś mieć. Macie bardzo dużo.
No wiem, tylko że ja ale ja za was nie rozwiążę śledztwa. No, no dobra, no trudno, nie to nie. To logika nie. No to nic nie chcę. Idziecie do... Tam do gubernatora, tak. Jeżeli chce się dalej z nami spotkać. Jeżeli nie, to zabiję tą śmierć z tej lat. On się chciał z tobą spotkać. Ale ja was też zapraszam. Dobrze. Czekajcie, bo jeszcze chwilę myślę o tym. Nie, no, gdybyś mi zadał jakieś konkretniejsze pytania, to byłoby mi łatwiej, bo tak ogólnie, no to ja bym teraz musiał przeskanować każdą informację. Czy ja nie widzę jakiegoś wątku politycznego, który powinnam widzieć, albo powinnam ogarniać, że coś politycznie mogłoby mieć sens? Bo w tym jestem beznadziejna i po prostu nie wiem, czy coś mogłoby... Dobra, ktoś będzie... mógłby mieć korzyść, a ja nie widzę tej korzyści po prostu. To powiedz a mi, co... mamy to na tacy. To powiedz mi, co widzisz z wątków politycznych, to będzie mi łatwiej. Generalnie z wątków politycznych to widzę Konstancję, która współpracuje z Mechanikum. Konstancja na pewno nie jest w smak przez to kardynałowi z racji tego, że no on nie chciałby tutaj, żeby Mechanikum miało jakiekolwiek wsparcie na tych terenach, bo ten Mechanikum no po prostu jest mu nie w smak, no bo on by chciał mieć jakieś zyski, paliwo i tak dalej, a no oni są mniej religijni, jeśli o to chodzi, no bo Mechanikum ma swoją własną oddzielną strukturę i są bardziej no, odseparowani od tego wszystkiego, więc raczej spora większość ludzi ich nie lubi. Więc no tutaj jest jakiś konflikt, ale nie wiem, czy ja czegoś nie widzę bardziej. Jest też konflikt na pewno polityczny pomiędzy wewnętrznym tymi dwoma uciekniemi. W sensie, że szlachty? Nie, nie, nie szlachta, sami wojskowi, ten główny wojskowy. Białe szale i... Dokładnie. No dobra, no to rzuć sobie na tą logikę. Okay. No i no jest kilka takich wątków, które ja widzę, ale ja po prostu ich nie łączę, nie? I... Mhm. Tak, tylko że jeżeli pytasz mnie, czy ja widzę coś, to ja ci, ja nie umiem, nie mogę ci zebrać wszystkiego, nie? Ja potrzebuję czegokolwiek, żeby to zebrać. Okej, okay, okej, okay, dobra. Więc, to chciałabym zebrać, tak. Co, kto, dla kogo mógłby, bo po prostu nie czaję, nie? Może wyjdzie. Dwa sukcesy. Super. Mówiłam, że ona jest mądrzejsza niż ja. Kardynał oczywiście, tak jak wam mówiłem na odprawie, no, chyba jeszcze na odprawie, a na pewno już temu Nathanielowi, on jest znany ze swoich dosyć nowatorskich metod nawracania planet, więc zawsze tam, gdzie się pojawia, prędzej czy później dochodzi jednak do... Czekaj, jakiś dziwny dźwięk. Nie, przepraszam. Prędzej czy później dochodzi do, oczywiście do nawrócenia wiary. Różnie to bywało, raz przy... raz rozlew krwi, raz nie, ale no na pewno on ma tu jakąś korzyść, z tego, że to on wskazuje, eklezjarchat wskazuje gubernatora. Tu w ogóle nie ulega wątpliwości i nie ulega wątpliwości to, że to on chce się zająć tematem pól i żywności. Tak jak sam powiedział, między Stavrosem a Petroniusem. Petronius to jest dowódca PDF, czyli Planetarnych Sił Obrony. Natomiast i on jest jakby lojalny Antoniusowi, gubernatorowi. Natomiast komisarz jest bardziej jednak w strukturach wojskowych. Oprócz tego komisarz ma władzę jeszcze nad arbitrami, a to znaczy, że on może tak naprawdę w dowolnym momencie przejąć władzę nad planetą, jeżeli stwierdzi, że jest ona spaczona i nie idzie w stronę światła Imperatora. Ma takie prawo. No między nimi jest jakiś konflikt, najprawdopodobniej dlatego, że są z dwóch różnych obozów i tu jest tylko kwestia lojalności. Dlaczego wyciągnęli miecze naprzeciwko siebie? No to widocznie tak Stavros zareagował na wycelowanie w was broni. Tak? I dlatego tak Petronius jednocześnie chciał bronić gubernatora. Poza tym my powiedzieliśmy komisarzowi, żeby się pozbył Petroniusa, jak będzie mógł. Z tego co pamiętam. Tak, tak powiedzieliśmy. Tak, tak. No, tak było. Daliśmy mu taki pomysł. Była luźna sugestia. Tak. No to na te dwa wątki to tyle mogę. Okej, okay, dobra. Idziecie do gubernatora, nie ma problemu. Tak. Białe szale oczywiście, więc zalutuję. Otwierają wszystkie przed wami drzwi.
wprowadzają przez salę gubernatorską i jeszcze dalej, tam wychodziliście wcześniej wyjściem w prawo, to teraz idziecie na wprost, czyli tamtym wyjściem po lewo. Jesteście wprowadzani do prywatnych komnat gubernatora, gdzie oczywiście już nie ma rady. Ale jest to dosyć surowe pomieszczenie, całkiem spore, o stalowej podłodze. Generalnie taki bunkier. I Antonius sobie siedzi za swoim, no, za takim wielkim dębowym, no może nawet nie wiem, czy tam rosną dęby, ale wielkim drewnianym stołem, a jak tylko widzi, że wchodzi się, no to Kolos wstaje i z uśmiechem politycznym do was mówi, no cieszę się, że was widzę. Przepraszam, bo się coś mnie zaśmieszyło. My również. Myślałem, że tak długo nam to zajęło, ale rozumiem pan. Mam wrażenie, że rozmowa z kardynałem jakoś ociepliła stosunki. Widzę skrawek uśmiechu na pana twarzy, Nathaniel. Nie było tam skrawka uśmiechu. Nie wiem, czy on to powiedział, bo ja się uśmiechę na kamerze, czy po prostu tak powiedział. Nie, bo nawet jak mówiłeś, to miałeś jeszcze taki lekki uśmiech, dlatego. Nie, bo cały czas się śmieję z tego, co sobie pomyślałem. Dobrze. Ona mi tak to powiedział. A mnie się nie uśmiecha. W ogóle. Dobrze, cieszę się, że znaleźli państwo czas. Panie Strello, panie Rydinie. Mi przekazano państwa imiona. Jestem gubernator Antonius Sniehold, miło mi. Podchodzi do każdego z was i podaje rękę. Chciałbym porozmawiać o Aventine. My również. Cieszę się. Możemy wszyscy z tej rozmowy dużo wyciągnąć. Proszę usiąść. Wbrew surowemu wystrojowi, fotele są dosyć wygodne. On siada również z wami. Nie ma tutaj patroniusa, on jest sam, tak? On jest sam. Okej. Okay. Dostrzegasz jednak, że ma przy pasie miecz? Tak. Just in case? No. Proszę. To skoro mówił pan, że grozi mi niebezpieczeństwo, to może od tego zaczniemy. Tak. Razem z towarzyszami, jak już... No, nie chcieliśmy się ujawnić tak naprawdę, ale sytuacja, jak sam pan widział, była dosyć napięta. Tak. Więc chciałem mieć pewność, że kardynał nie, albo pańscy żołnierze nie wyciągną pochopnych wniosków i nie zastrzelą nas tak po prostu. Nie. Proszę pozwolić, że to wyjaśnię. Jednocześnie zadam pytanie. Być może nie powinienem takiego zadawać, ale myślę, że wtedy pan też... zadecydujemy. Myślę, że wtedy państwo zrozumieją. Czy pan Clovis Corax, który na pewno jest wam znany, był członkiem Inkwizycji? Był czy jest? Ponieważ... Patrzę po towarzyszach, nie mamy takiej wiedzy i z tego, co... jakie mam informacje aktualnie, to nie. No właśnie, ponieważ kiedy on wychodził z pałacu, bo chyba nie wierzę państwo, że udałoby mu się wyjść bez wiedzy mojej straży, został zatrzymany przez Białe Szale. Oni zapytani, dokąd to idzie w nocy, powiedział, że jest członkiem Inkwizycji. Dlatego oni go puścili. Problemy, które potem Aventine dostało przez to, są naprawdę ogromne i myślę, że ten nieczłowiek nie zdawał sobie sprawy z tego, co przynosi tej planecie, tym głupim czynem. Dlatego wydałem rozkaz, by każdą tożsamość akolity Inkwizycji czy weryfikować z dowódcą lub ze mną. Dlatego ich reakcja była taka, a nie inna. Doskonale to rozumiem. Więc, jeśli tak właśnie pan Klobys się zachował. Tak, jeżeli poczuliście się państwo urażeni, to bardzo za to przepraszam, ale no nie chciałbym drugi raz dopuścić do sytuacji, kiedy oficjel jest zaginiony. Jest to niedopuszczalne i po prostu przysparza problemów. Tak, i na czym polega jeszcze zagrożenie mojej osoby? Zagrożeniem. Przeżył pan już kilka zamachów, z tego co słyszałem. Więc... Wiele. Więc
Na pewno to nie będzie jakoś odkrywcze, ale prawdopodobnie heretycy Nurgla czekają na pańskie życie i próbują podburzyć ludność przeciwko panu. Heretycy. 100 lat temu nie udało im się w wojnie, więc teraz próbują słowem skóry wysyny. No, to ciekawie. A czy mają panowie, państwo jakieś większe informacje na ten temat, albo czy... Mamy tylko podejrzenia, jak pan... Jest pan świecącym przykładem wiary w imperatora. Oświetla pan tutaj mieszkańców, ale niektórzy stają zabrani z tego światła. Przesłonięci przez pewne bractwo, które, jak na pewno pan gubernator wie, zabierają ich ze świątyni. Zakłada, że mój pan o bractwie do gówna. Istotnie wiem, że ludzie udają się tam z prośbą o pomoc i są przyjmowani. I rozumiem, że to oni są kultem heretyckim. No to wygląda. Podburzyli na tyle ludzi, że oni sami w świątyni próbowali zburzyć zamieszki, co przez co mi towarzysze byli świadkami. Tak. Jest to dosyć niepokojące. Tak, ta sprawa dotarła do mnie. Rozmawiałem już z biskupem, ze Stavrosem. Swoją drogą pan komisarz bardzo gorliwie podąża za państwem. Jego reakcja... z gorliwym wyznawcą, widać to. Tak jak my wszyscy tutaj. Oczywiście. Dotarła do mnie sprawa z bractwem, jednakże napotkałem problem ze strony eklezjarchatu. Czy może pan by nam naświetlić? Przyjemnością. Pewnie wiecie państwo, że to bractwo dla główna rozdaje żywność, a nie eklezjarchat. Tak. A wiecie państwo dlaczego? Ponieważ eklezjarchat odmówił tego przywileju. Obiecałem biskupowi, że dostarczę żywność do jego świątyń i żeby on ją rozdał. Ponieważ kiedy robili to żołnierze, dochodziło do kradzieży. Jednocześnie chciałem ludność troszkę bardziej asymilować w stronę wiary imperatora. Ale biskup, proszę sobie wybaczyć, odmówił. Nie wiem dlaczego. Wyłgał się, przez co pchnął mnie w jedyną możliwość wtedy, czyli oddanie tej żywności do rozdawania bractwu Leogurna. Wiem, że biskup jest już wiekowy i nie wszystkie jego decyzje są rozsądne, ale ta była wyjątkowo głupia. Jest dosyć niepokojąca. Mam więc podejrzenie, że pan biskup... Albo płomień wiary w nim zgasł, albo płomień motywacji, by dalej nawracać Aventine. No nie. A dlaczego pan nie rozdawał żywności jako gubernator? Ponieważ, tak jak powiedziałem, kiedy robili to żołnierze albo urzędnicy, dochodziło do kradzieży. Po prostu ludzie traktowali to jak coś, co im się należy. I... Więc co pan zamierza zrobić w takim razie z tym, że bractwo Leogurna sobie tak działa jak chce? Zabiera o wiele więcej władzy niż można się było spodziewać po zwykłym oddaniu im jedzenia. Mm-hmm. No na pewno trzeba odciąć im wszelkiego rodzaju dostawy. Jeżeli faktycznie są heretykami, to będzie trzeba je wyplenić po prostu. Tak się składa, że białe szale już walczyły z demonami kiedyś. Walczyły z demonami? W sensie mam na myśli wojnę. Widzieli państwo te obrazy? Tak, byłem pod wrażeniem. Nie wiem, jak mi towarzyszy. Mam dla państwa jednocześnie propozycję. Ponieważ zniknięcie Kluwiusa, jak powiedziałem, przysporzyło mi nie lada problemów. Teraz widocznie bractwo Leogurna. Ciężko uwierzyć, ponieważ służą również memu rodowi wiele lat. Ale no cóż, jeżeli tak jest, to trzeba to zmienić. Bardzo niepokoi mnie problem żywności. I chciałem zapytać, czy w zakresie państwa celów także leży ten problem.
rozwiązanie problemu żywności to rozwiązanie zdrowia obywateli, a to znaczy podatki dla imperatora. Cieszę się, że to słyszę. Więc być może, jeżeli przy okazji dowiedzieliby się państwo, kto zatruwa i dlaczego mechanikum, z przyjemnością bym odpłacił się za taką informację i dowody. Ponieważ oni już od dłuższego czasu podsywają. Niestety spojrzał teraz na Estrelę. Patrzę na niego takim spojrzeniem chęci mordu. Naprawdę, już się nie przejmuję. Po prostu patrzę na niego z takim bykiem, po prostu jak tylko się da. Mam wrażenie, że podejrzewa pan mechanikum. Słusznie pan podejrzewa. Co mogę zaoferować w zamian? Chciałem najpierw usłyszeć, dlaczego pan podejrzewa mechanikum. Z tego, co nam wiadomo, i Estrella widziała te cudy techniki, mechanikum przysłało 4 maszyny agralne. Proszę ich tak nie pieścić, załatwiła to Konstancja, a nie oni z własnej woli. Ona też zapłaciła za to swoją cenę. Ale tak, dostarczyli te maszyny. Na skutek tego oddałem Konstancji jurysdykcję nad żywnością. Zaraz potem zaczęły się większe problemy z żywnością, co ciekawe. W sensie mówię o zatruwaniu ich. Dlaczego uważam? Kojarzą państwo pana Von Horta? Ta persona jest... Dużo nie słyszę. Otóż... Od dłuższego czasu stara się on przejąć władzę w Aventine. Głównie z tego, co wiem, zależy mu oczywiście na Prometium, ale jest jeszcze jedna rzecz. Właściwie dwie. Jedno to jest tylko podejrzenie. Jak wiecie, 100 lat temu doszło tu do wojny. I to całkiem srogiej, na skutek której kontynent obrócił się w popiół. Podejrzewamy, że na kontynencie zostało z tej wojny coś, co Stavros, co, przepraszam, Von Hort chce odzyskać. A druga sprawa to jego rozsyłanie szpiegów po pałacu, kiedy tutaj był. Uważam, że interesuje się czymś, co jest w pałacu, tylko nie wiem czym. Może jest to bardzo głęboko, ponieważ jego szpiedzy byli łapani naprawdę w najdalszych zakamarkach i katakumbach, jakie kiedyś zostały wydrążone przez obrońców tych ziem. Chętnie pomożemy zlokalizować tą rzecz, której on może pożądać. No, pewnie, jako akolicie inkwizycji rozpoznamy taki przedmiot, prawda? Jeżeli to jest przedmiot, oczywiście. Tak jak powiedziałem, pałac jest dla państwa otwarty, możecie tu robić, co wam się podoba. Jeżeli znajdziecie czas, żeby tego szukać, będę wdzięczny. A teraz przepraszam, muszę zamknąć drzwi, bo pies mnie otwarza. Stoi się już tutaj. Jeszcze nie skończyłem. O, jaki ładny, jak się wabi. Chorus. Ma dwa. Jeden się nazywa Herezja, a drugi Chorusa. Czy ja mogę go zabić? Po prostu. Ale psa nie zabijaj. Psa nie zabijaj. Pies jest spoko. Dlatego podejrzewam Von Horta. To bardzo pan ułatwił mi robotę na polach. W takim razie, skoro odwołał pan wyszkolone wojny. To akurat było zaradą Bractwa Leogórna. Zaradą Bractwa Leogórna. Poradzili mi oni, że być może uda im się odwrócić ten proces, ale ponieważ nie są tego pewni, zasugerowali jednocześnie, by wycofać wojsko, żeby ich nie narażać, i zostawili oni jednocześnie chemiczną pułapkę na ludzi, którzy zatruwali te pola. Tak przynajmniej twierdzili. Patrzę w... Ponoszę brew z takim totalnym podpiewaniem. Wie pan, że jestem chemikiem? Nie wiem. Gdyby było cokolwiek na polu, idę z zakład, żebym to odkryła. Nie wiem, ale ja nie jestem. Polityka w dużej mierze opiera się na wpływach i na zaufaniu do odpowiednich osób. Na pewno, skoro są państwo z inkwizycji, to być może nie bywacie aż tak często na dwojach, a ja nie jestem tylko zaściankowym gubernatorem i bywałem w paru miejscach. I niestety tym razem brak
odpowiedzi, brak pomocy ze strony na przykład mechanikum, którym zaoferowałem sojusz. Kazała mi słuchać się jedynej możliwej opcji. Niemniej jednak tak, z tego powodu wycofałem wojskę. No z tego co wiem, to rezultaty są owocne. Choć nie przedstawiono mi ich jeszcze, ale tak tylko na razie zapewnia. Castianus. Czyli ojciec. Owocne? To jest pierdolenie. Na pewno dzieje się w takim razie gorzej niż było wcześniej. Nie sprawdzałem tego. Chyba na to, że na polach ma pan takie siedlisko herezji, że to się kosił eksterminatus. Ciekawe. W takim razie jak można temu zarazić w inny sposób niż eksterminatus? Cóż, na pewno odciąć brastologum od wpływów. Może pan na pewno swoim białym szalami, którzy są lojalni wobec pana, a nie mieszkańców, opanować tłuszcze. To wszystko, co mogę zrobić? Na pewno przydałoby się z... Pomyślcie, przejdziemy do Jule. Dobra. Ja chcę od razu, bo ja już wiem. Czy ma pan jakąkolwiek maszynę, która pozwoliłaby na odczyt w głąb ziemi? Myślę, że jakiś georadar znalazłby się w zapasach na pewno białych szali, ale czy wojska, czy w sensie rekrutów, to wątpię, ale tutaj jako białe szale to na pewno dysponujemy takim sprzętem. Jeżeli mamy odnaleźć ten sprzęt, którym może się interesować. Przeciwna strona byłby niezbędny. Rozumiem, Petronius w takim razie przekaże państwu wszystko. Już. To przechodzimy do Jue. Myślcie, co jeszcze od niego chcecie, jak nie pan będzie mówił. Szukaj zdywu. Jue, tak, ty dobiegłeś do niego. I przechodzimy do... Dobra. Teraz była jego runda. W ogóle nie trwało to za długo? Angel? Tak, jestem. Czy nie trwało to za długo to wszystko? Nie, no nie wynudziłaś się? Po pół godziny. Okej. Okay. Dobra, to teraz chciałam trochę po prostu zająć kota, bo pierdzielca mi ten już mi skakiwał na głowę. Słuchaj, w takim razie on do ciebie po prostu podejdzie. To jest na razie wszystko, co muszę zrobić. Już? Tyle? Już? Tak? Z jego strony? Dawaj. Halo? No, halo? No, co robisz? Wszystko to jest... Nie! Co mam robić? Ej, w ogóle mi nie pokazuje obrażeń, jest mi smutno. 14. No, chlasnęłaś go. Moment, bo... Chyba, że on... W sensie to zależy, czy żyje, czy nie. Nie. Rozpotałaś faceta. Nie ma praktycznie żadnego pancerza, nie ma nic, więc... Dętka. Co już dalej? Przechodzę nad jego trupami i idę dalej. Poczekaj, bo jeszcze mi uświadomił. Rozumiem, że jestem w piwnicy już. Nie, to jesteś na parterze. Na parterze, dobrze, okej. Okay. Dobra, idziesz? Idę... co? Tu. Do którychkolwiek z twoich drzwi. Znaczy właśnie dlatego istotne jest do których. Okej, okay, to te najpierw w takim razie. Dobra. Zawjeżdżam. Dobrze. Otwieram drzwi.
zwalasz drzwi. Jest sporo tutaj łóżek, widzisz? I leżą ludzie, którzy wydają się normalnie spać. Pomimo tych całych hałasów, tych oddźwięków walki, oni normalnie sobie śpią grzecznie, leżakują. Nic ich w ogóle nie wzburza. Jednak jak tylko stanąłeś w drzwiach, to widzisz dwóch kapłanów, którzy stoją z bronią automatyczną. Oni chyba coś usłyszeli, chyba się spodziewali, że ktoś zaraz przyjdzie. Piękna liczba, ale nie tym razem. Jeszcze lepsze. Jeden to w ogóle gdzieś na bok, ten, a gość, kurde, jak to się... Zablokowała mu się broń. Śmiało. Kurwa. O Jezu. Co robisz? Podbiegam do panów w takim razie, najpierw w lewego. Tata zawsze mówił, że jak już gdzieś po prostu nie kąt w lewo. Przerzucam. Dobrze. O nice, słyszę obrażenia. Okej, okay, i ponieważ mam szybki atak, to trafienie ze sukces, tak? I dwa każde dodatkowe sukcesy pozwalają mi wykonać jeszcze jeden atak. Dodatkowe trafienie jest chyba w ogóle, no, tak czy nie? Właśnie się zastanawiam, czy to jest trafienie czy atak. Bo trafienie to wejdzie w tego samego. Nie? A atak... Aha, w ten sposób, okej. Okay. 100 na 130, już sobie sprawdzę. Akcja szybkiego ataku, 224. Dodatkowe trafienia mogą być przeznaczone dla pierwotnego celu lub dowolnego innego celu w zwarciu, z którym jest postać. Pięknie. Więc drugi atak idzie w tego drugiego. Drugi i... Znaczy jeszcze obrażenia na ten pierwszy, nie? Też bym prosił. Rzuciło. Aha, nie rzuciłam, no. Tylko nie będziesz miała troszkę mniejszego bonusu, jak robisz szybki atak? Ale ja uderzam 18. z bonusem 0. 18, to więc pierwszy nie żyje. Okej, to drugi. O Jezu. Jak ty ich tniesz, matko. Strasznie często ci Rightness Fury w ogóle wchodzi. Jest niesamowite. Przyciąłaś ich. Padły. Sobie wyobraża, że każdy to drzewo. Padli z karabinami w kałuży krwi. No, ludzie śpią. To są zwykli ludzie, no są nieważne, nie obchodzi mnie, czy to są teraz zwykli ludzie, czy nie. To są prześcieradła? A nie, dobra, czekaj, bo postać o tym nie wie, to nieważne. Do każdego w takim razie podchodzę i... Ile jest tu ludzi w sumie? Tyle co łóżek. 3, 4, 6, 10, 12, 16. Super, to no do każdego podchodzę i gościnam. Dobra, nie będziemy tego testować. Dobrze, świetnie. Ścinam wszystkich w takim razie po kolei i niektórym z nim w ogóle ściągam górne szaty, czy tam ściągam, to za dużo powiedziane, po prostu rozrywam nożem. I tak jak oni sobie ładnie tutaj leżą w tych łóżeczkach, to chcę wyryć nożem na każdym, oczywiście, każdej klacie pojedynczą literkę, żeby układały się w piękny napis heretycy. Dobrze. Powiedz mi, ty miałeś jakąś tam zdolność, że strach cię jakiś tam nie imał, tylko nie pamiętam jaki to było. Ja zabojętniały? W furii jestem odporna na to. Na co? Przepraszam jeszcze raz. W furii jest odporność na strach, a poza tym mam umiejętność, tak, zabojętniały, obojętność na zwyczajne okropności. Na zwyczajne okropności, dobra. Dobra.
zostawiam ich tu, obracam się i idę do tych drzwi. Na dół, tak? Tak. Dobrze. Tu oczywiście są schody w dół. I teraz tak. Muzyczkę zatrzymamy. Dobrze. Słuchaj. Teraz będzie troszkę opisu. To już teraz mapka nie będzie. Będziemy bardziej rozmawiać póki co. Schodzisz wilgotnymi podziemiami. Schody są dosyć strome i chyba ręcznie ciosane w skalę. Nie są jednak... schody ogólnie nie są jednak tak długie i raczej szybko w miarę docierasz do korytarza na dole. Do korytarza technicznego dokładnie. Podłoże do krata, pod którymi idą po prostu kilometry zardzewiałych rur, nie wyglądają na używane. Coś jednak przykuło twoją uwagę. Może jakiś wierszokleta by tego nie zauważył, ale ty na pewno. Dostrzegasz, że ta dziwna barwa tych rur to nie jest rdza, a stara zeschnięta krew i chyba fragmenty organów. Na kratach znajdują się żółte lampy, rzucające takie rozszczepione światło przez stare klosze i oświetlają one betonowy strop, wzdłuż którego idą kable. I widzisz, że też tam też są takie małe diody wskazujące zasilanie i widzisz, że one już wskazują, że zasilanie zostało przywrócone. Tutaj. W miarę śledzenia oczami widzisz, jak rozbiegają się na te kable na mniejsze pomieszczenia po bokach korytarza i w prawie wszystkie wejścia pogaszone są światła. Jest tylko jedno, którym się pali. To jest na końcu korytarza centralnie. Tam jest taki owalny zakręt w dół i stamtąd jest taka niebieska poświata. A przed tym są cztery pomieszczenia w korytarzu. Dobrze. Coś jeszcze? No na razie tyle. Hej, jeżeli chodzi o te pomieszczenia, rozumiem, że to są drzwi drewniane, metalowe? Pomieszczenia nie mają drzwi. Nie mają drzwi. Hej, idę w takim razie tym korytarzem. I to jest taki układ, że jest jakby jedno po lewej, jedno po prawej, jedno po lewej, jedno po prawej. Hej, Idę po prostu tym korytarzem i będę zaglądać po kolei w takim razie do tych pomieszczeń, chociaż zaglądać to jest chyba źle powiedziane, zależy się od tego, czy to też tam będzie, czy nie. No w każdym razie sprawdzam te pomieszczenia, czy też korytarze, czy cokolwiek. Mhm. Dobra, to w pierwszym, po lewej, widzisz dużą ilość instrumentów medycznych. Skalpele, kleszcze, zardzewiałe wielorumienne kukły, czyli serwitory medyczne, pozbawione zostały sprzętu i teraz sobie stoją jako puste skorupy. Jest to sala medyczna. Jest tu sporo krwi na stołach. Pusto. Okej, idę dalej. W drugiej sali, czyli po prawej stronie, widzisz, że są lodówki, chłodnie. Przez szyby widzisz, że w środku wiszą posegregowane torby krwi i kilka prostych diagnozerów. Czemu muzyka nie gra? Się zepsuło. Diagnozerów? Mieliście to. To urządzonko. Tak, wiem. Ja wiem, co to jest. Być może w normalnej sytuacji by mnie nawet zainteresowały te diagnozery, a wiesz co, czy to są takie, mniejsze, tak? Można je wziąć i tam wsadzić do torby? Dobra, no to biorę powiedzmy dwa pierwsze z wierzchu i po prostu wsadzam, że tak powiem, do kieszeni, nie? I tyle. Mnie nie interesuje tutaj tak na dobrą sprawę te sprzęty, interesują ludzie. Jasne. Sala trzecia. Tak, trzecia, czyli po lewej stronie. Tam widzisz, że znajdują się głównie szafki i wygląda ci to na szatnię.
Tak szacujesz, może około 70 szafek tu jest. To sporo będzie trupów. Czy coś na wierzchu tej szatni jest? Czy to jest czysta, że tak powiem, szatnia? Wiesz co, niektóre szafki są pootwierane. Tak to... A to sobie zajrzę do jakichś dwóch po prostu szafek. Dobra, w jednej może słuchaj, znajdujesz jakieś proste łachy robotnicze, ale w drugich już eleganckie, ciemnozielone ubrania z złotymi wykończeniami. Okej. Okay. Właściwie to wezmę w takim razie... Jeżeli jest tam jakaś taka chustka bardziej, czy cokolwiek, jakiś bardziej ozdobny element, to wezmę, a jeżeli nie, to zostawiam to w piście i idę dalej. Chustka ozdobna? No w sensie wiesz, no, biorąc pod uwagę szlachciców, to myślę o takiej, że okay, często dobra. Ludzie po prostu, no, tak od wysielenia nosa czy rąk. Dobrze, dobrze. Dobrze, czy do czwartej sali. Na środku stoją cztery połączone stoły, na których leży sporo noży, niemedycznych narzędzi. Ale dziwnie wyglądające ostrza zagięte są niektóre na kształt sierpa, a pod ścianą stoją metalowe szafy, które widzisz, że jest broń. A jeden stół jest pusty z tych czterech. Metalowe szafy na jakieś kłódki czy kluczyki, czy nie. Elektryczne zamknięcia? Nie, po prostu widzisz, że są po prostu zamknięte. Chyba nikt się nie spodziewał, że wejdzie tu zabójca. Nie no, jak to? Wiesz co, ja te szafki... Chciałabym przewrócić te szafki, w sensie, żeby one jebły... jak one mają tu drzwi, nie? To żeby się przewróciły do przodu, nie? Żeby... Dobra. Drzwi były na dole. Dobrze. Huk. Przewracasz. Tak. Kurde, nic się nie dzieje. Nie jestem tym w ogóle zrażony. Mhm. Ewentualnie patrzę jeszcze na te noże i jak jakiś wpada mi w oko, to go biorę za pas. Dobrze. Bardziej chcesz taki sierpowaty czy zwykły? Chyba zwykły. Zabierz sobie zwykły już. Zajdziesz do miejsca, skąd wypada niebieskawa poświata, tak? Mhm. Słuchaj, schodzisz, tam widzisz, że biegną najgrubsze kable. Ale nie wchodzą one do środka, raczej zatrzymują się na futrynie i okrążają już potem, rozbiegają się na bok w ściany, bardziej dookoła pomieszczenia. Kiedy jeszcze zanim zajrzysz do środka, twoją uwagę najpierw przykuwa energetyczny impuls, który przechodzi od lewej do prawej futryny. Wygląda ci to na barierę. I możesz sobie rzucić na inteligencję. Masz coś związanego z flotą? Chyba nie. Ja nie mam żadnej wiedzy. W ogóle. Oprócz motanu. No to minus 20. To ja nie mam pod... Znaczy, no mogę niby rzucić, ale... Zawsze jest ten 1%, tak? Nie, no bo mam minus 20 z furii. I jeszcze minus 20. Okej, okay, inteligencja. To masz 1% zawsze. A nóż. No prawie. Pole. Nie było, ale źle. Pole energo... jakieś. Pole. Zapytam cię tylko o to, czy przypomina to, co miał na sobie nasz mechanik z poszukiwany. Nie. Coś zupełnie nie. Innego. Natomiast teraz możesz sobie nas już spokojnie zajrzeć do sali. Wewnątrz owalnej sali znajdują się trzy grupy ustawione w kręgi kapłanów. We wnętrzu każdego okręgu stoi nagi mężczyzna lub kobieta. W tym przypadku jest dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Ci ludzie, którzy stoją w środku kręgu, są starzy. A na ich twarzach, pełnych wcześniej cierpienia, zmęczenia i samotności, teraz zagościł uśmiech, którym odwdzięczają się każdemu kapłanowi, który do nich podchodzi, całuje ich w rękę i coś do nich mówi. Na środku tej surowej sali ustawionych w kręgu jest 7 kolorowych kamieni, a pośród nich układany jest nagi nastolatek.
z ohydnie wywaną z balku ręką. Układany jest przez czterech większych mężczyzn, którzy mają również zielone postrzępione szaty, ale i wojskowe buty. Głowy są łyse, a policzki i usta zabandażowane tak, jakby tutaj są zasłonięte. Szaty układają się tak, że jesteś absolutnie pewny, że ta czwórka ma jakąś większą broń niż tylko noże. A cały ten proces nadzoruje stary mężczyzna z wielkim brzuchem schowanym za kapłańską szatą. No i się domyślasz raczej, że to jest praojciec ich. Czy tam. No. On ma siwą bródkę, resztki włosów po bokach i czeka z uśmiechem cierpliwie obserwując, aż tu się wszystko ułoży. I teraz pytanie, czy chcesz się chwilę zastanowić, czy jednak przechodzisz przez nieznaną ci barierę, czy nie? To znaczy tak, po pierwsze to chcę spróbować przeciąć te kable u sufitu. Dobrze. Uciekam gdzieś ten uśmiech. No. No to tnij. To trafiasz, nie musisz. Nie, właśnie obrażenia też nie. No, jakby spoko, z takim swoim mieczem, jaki masz. Nie ma problemu. Przycinasz. Bariera owszem znika. Redin, proszę o drugi rzut na siłę woli. Czekaj, to wcześniej był modyfikator minus 10, tak? Nie, minus 20 chyba. Na, nie, no, mówiłeś, że na wyczucie osnowy, tak? Na wyczucie, no. Czekaj, bo ja w ogóle zapomniałem, że mam plus 10 z mojej traumy jeszcze do wszystkich testów percepcji. Pilnuj. Tak. Wcześniej nie było modyfikatora żadnego chyba. Okej, okay, no to jak nie było, to dobra. Bo ja sobie tylko wziąłem plus 10. Miło było was poznać. I wezmę sobie jeszcze dodatkowe plus 10, bo czuję, że to może być ważne. Uchwalę imperatora. Ja cię jakoś poskładam. Spoko, bractwo mnie zlepi. Nie poznacie mnie już. Właśnie w tym koszy. Siedzicie, rozmawiacie sobie z gubernatorem. Tutaj, gniatka, szmatka i w ogóle. Aż na Gredin. Wyczuwasz, że gdzieś w mieście wiesz, po prostu przepotężną moc przerastającą tą, którą wcześniej wyczułeś na polach. Jest w ogóle nieporównywalny, jest znacznie większy. Właściwie ciężko ci jest określić, czy to jest 20, czy 30. Nie umiesz obliczyć tego. To jakby w ogóle nie da się obliczyć mocy psionicznej, a czujesz to z miasta. No i właściwie to można powiedzieć, że doznajesz trochę takiego szoku w tej chwili, bo to tak nagle, nie? Okej, ale reagować pewnie będę, jak wrócimy do nas, tak? Czy już mam mówić? Ja proponuję już teraz wrócić, a się jeszcze Juha chwilę zastanowi, co chce zrobić w takiej okoliczności. Redin przez cały czas w zasadzie siedział trochę poddenerwowany i tak też wsłuchiwał się w to, co mówi i robi gubernator. Chciałem sobie też rzucać na tą na analizę, żeby wyczuć, czy on coś kłamie albo kręci. Ale jak poczuł to, to od razu głowa mu poszła właśnie w tamtym kierunku i ten... Redin? Patrzę, czy mu nie leci krew z oczu i suszy. Nie. Czy ja jestem w stanie tylko stwierdzić, że to było w mieście, tak? Nie, czy jestem w stanie powiedzieć, że to mniej więcej z okolic tego bractwa? Słuchaj, źródło jest za silne, żeby od tak. Okej. Coś nie za dobrego chyba dzieje się w mieście. To znaczy? Poczułem to aż tutaj. To ranie staje. Bardzo, bardzo silne źródło osnowy. Patrzę, czy gubernator coś robi. Chwileczkę, może pan wyjaśni, bo nie bardzo rozumiem osnowy. W sensie, co się dzieje? Dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć, ale... No to sprawdzić, jeżeli wyczułeś to teraz, a nie wcześniej, to coś jest nie tak. Na jakim etapie powinien być w tej chwili Yue?
Jue? Na to. Rozumiem, że to... Ja nie zwracam uwagi, ja patrzę na Nataniela. Mhm. Powinieneś się brać do roboty. Znaczy, że musimy iść. Gubernatorze, pan wybaczy. I kieruję się do wyjścia. Dobrze. No was nie zatrzymuję. Gdzie jest komisarz? Ja a czy ja jeszcze mogę sobie rzucić przed pójściem? No na właśnie. Tego, na, to było skrutini chyba? Żeby... No ja też bym chciała właśnie. Tak, tylko muszę jakieś pytanie usłyszeć, co wy chcecie wiedzieć. No ja chciałem, jak nam odpowiadał na pytania i opowiadał o właśnie o bractwie i o biskupie i tak dalej, czy da się wyczuć, czy przy czymś na przykład kłamał, albo coś kręcił. Ja to samo, jeżeli mu nie wejdzie. Dobrze. Komisarz Stavros powinien wrócić chyba do siebie, bo ode mnie nie otrzymał żadnych próśb. Trochę metagaming, ale czy ja też będę musiał w takim razie pozyskać, czy nas nie okłamywał w żaden sposób? Rzucaj. Wydaje ci się, że nie mówił wszystkiego odnośnie tego, co może być pod pałacem, ale ogólnie mówił w pełni szczery. Dobra, to wychodzimy. Ale jednocześnie jakby was nie okłamywał, tylko nie mówił wszystkiego. Jasne, to łatwo się domyślić, że nie mówił wszystkiego. Idziemy do kardynała i chcemy, żeby, w sensie, nie wiem, czy jeżeli on tam miał ten lądownik dla nas przygotowany, statek, czy my możemy po prostu pójść tam teraz od razu na ten lądowisko i polecieć, czy musimy jeszcze tylko powiedzieć o tym, że rusza? On miał na myśli statek kosmiczny. No, z tego planety, tak? Mhm. No, to jeszcze tylko gubernatorowi mówię, że chcemy lądownik. Słuchaj. Natychmiast. Kardynał to się modli. Nie, spotkaliście... Do gubernatora jeszcze mówię, w takim razie. Aha, dobra. Chcemy lądownik w tym momencie. Dobrze. Dostaniecie państwo. Czy coś jeszcze? Mogę państwu jeszcze jakoś pomóc? Tyle ludzi, ile pan może nam dać. Ile się zmieści do lądownika? Z państwem 16. Więc niech 16 wejdzie. Nie, przepraszam, 17, bo wasza trójka jest. No to 17. W porządku. Jeśli można było prosić. Mają tutaj państwo jakiś wewnętrzny magazyn zbrojny? Tak. Prosilibyśmy o szybki dostęp. Dobrze, Petronio, z domu dostęp. Czy coś jeszcze? Czy on jest jakoś zaniepokojony tym, co się dzieje? No jest, kurwa, bardzo zaniepokojony, bo w ogóle nie wie, o co chodzi. Okej, dobrze. Coś może się dziać w bractwie. To jest tylko nasze przypuszczenie. Rozumiem. W takim razie powołam białe szale do stanu gotowości na stanowiska bojowe. No to idziemy. Dobra. Ja w sumie z tego zbroją nic nie chcę, bo jakby mam karabin, mam zbroję, więc to... Ja chcę magazynki. O, pierdoła. Jakie te magazynki? To znaczy, na pewno magazynki do mojego pistoletu wielkokalibrowego. Mhm. I jeśli jest jakaś opcja, to nie do końca wiem, jak działa ten pistolet plazmowy. Strzela, że zabija. Po prostu. Jak no, każdy pistolet. Ma duży damage. Tak, tylko nie potrzebał mu żadnego ładowania, nic takiego. No się może przegrzewa. Przegrzewać. Dobra, to tyle mi starczy. To chcę tylko i wyłącznie. A ja chcę magazynki do kija. Co? Co? Magazynki do kija. Przeładuj sobie kija.
O, może jeszcze jakiś hełm. Dobra. A komisarz to sobie opierdzi, że nie czeka na nas. No na was poczekam. Jak zadzwonisz, to on ci pewnie przyjdzie, przybiegnie w 5 minut pod drzwi. A właśnie, już mam komunikator. Dzwonię do mojego ziomeczka. Komisarz był już... Komisarz był... dawaj, podbrasu do góry. Gdzie to było? Komisarz był już w lądowniku i nagle zeskakuje ze spadochronem. On już ma odpowiedź. Albo jak na tym obrazku, co Draku wyrzucał ostatnio. Co ty chciałaś? Ktoś hełm tak, jakiś taki, tak? Właśnie patrzę na hełmy. Są chyba tylko dwa. Balistyczne lub skorupowe. Nie widzę przynajmniej innych. Nie wiem, czy rzadkie będą mieć, więc może chociaż średnio dostępne? Okej, nie ma problemu. Hełm balistyczny. To jest jedyna część ciała, której w ogóle nie mam usuniętej. Mhm, no to już masz. Coś jeszcze ktoś? Ja nie. Dobra. Dochodzi się do lądownika. Rozkazy poszły drogą elektroniczną. Tak. Dzwonię jeszcze tylko właśnie do komisarza. Tak. Weź pod brasą logór, no. Weź tylu ludzi, ile możesz. Weź wszystkich. Tak jest. Zmieści się tyle w mieście? Nieważne. Mam wziąć wszystkich. Składa telefon. Fire na ten dzień czekałem. Po prostu. Tuooooj! To jest tak. Zanarnie. Jak odłączyłem, to słyszałem jeszcze dźwięk tego miesza. Ale panie, taka armia nie istnieje. Dobra. Dochodzicie do lądownika. Tam czeka na was Petronius 17 białych szali. On oczywiście jest skrzywiony, że musi wam cokolwiek dawać. Tylko... jest chyba zawsze skrzywiony. Nie wiesz. Może się uśmiecha do żony. Salutuję wam. Oto oddział. Lądownik. Dobra, sola górna. Szybko. Pytanie. On wziął mi ten geoczytnik? Georadar to nie jest rzecz. Nie, to rozmawialiśmy tylko o tym. Czy później załatwi? To nie jest rzecz ręczna. O. No dobra. To bardziej pojazd. A, to jeżeli to pojazd, to nie. To już gorzej. No. Myślałam, że po prostu jest coś dużego, ale nie aż tak. Dobra. Można wyciągnąć to z pojazdu i wnieść na sam dół, nie? No dobra, ale... Nie aż tak ważne, no. Siadacie, 17 białych szali, on z wami nie leci. No i dobrze, nie chcę go. Polecieliście. Juhe. Juhe, juhe, juhe. Odciąłeś, co odciąłeś? Widzisz, że ludzie w środka, którzy stali w kręgach, jak tam se dziękowali i tak dalej, dalej se dziękują. Wszyscy są zachwyceni, że tu są. Dobrze, że piszesz. Wszyscy są zachwyceni, że tu są. Są jakby w ogóle wszyscy w transie. Masz takie wrażenie? Natomiast tych czterech panów odwraca się do ciebie razem z ojcem i patrzą niezrozumiale. Przepraszam, ale kim pan jest? Rozumiem, że światło nadal się tutaj świeci, tak? Tak. Dobrze. Nie da się ukryć, że idąc do tego miejsca, biorąc pod uwagę, co to było wykopane, to Miłe był przygotowany na najgorszy scenariusz. Zresztą szedł z myślą, że Nathaniel posłał go na śmierć. Ale teraz to w zasadzie nie miało żadnego znaczenia. Miłe złapał na swój zakrwawiony miecz za imperatora i ruszam biegiem na najbliższego właściwie w tym momencie, jeżeli jest bliżej praojciec, to na praojca, jeżeli tamta czwórka, to na tamtą czwórkę. No definitywnie ta czwórka. Podejrzewałam. Słuchaj, oni także dobywają swoich splugawionych ostrzy. Każdy z tych ostrzy jest po prostu pokryty jakimiś dziwnymi olejami bądź ropą.
No i też ruszają. No i dobra, rzućmy sobie jeszcze raz na inicjatywkę. Mapki nie mam. Boże, co ja rzuciłem. Tak, może przepraszam. Tu mam. Ile ty masz? Ło, dycha. Nice. Mhm. Dobra. Ile masz zręczności? Zręczności mam 33. To oni mają więcej. Więc to oni będą pierwsi. Tym razem. I oni w takim razie szarżują na ciebie. Tylko szarża. No, dziękuję. Tylko muszę sobie jeszcze troszkę muzyczkę zmniejszyć, bo jest za głośno. I teraz mówię, co następuje. Pierwszy nie trafia, reszta trafia. Jakaś reakcja? Masz jedną reakcję w rundzie? Możesz unikać bądź blokować. Tak, nie mogę blokować, ze względu na to, że jestem w furii, więc mogę unikać i będę unikać. Przerzucam. Okej. Pierwszy cię trafia za 8. Oczywiście odejmij od tego pancerz plus wytrzymałość. Pole konwersyjne? Dobra. To było tak, że się rzuca i chyba jeżeli 30... Jeśli pole konwersyjne zaneguje 12 lub więcej punktów obrażeń z jednego ataku. Rozbłysk światła staje się silny i jest efekt granatu fotonowo-błyskowego. Dobra, no to pierwszy rzut nie, ale sobie tam odejmij. Kurde, co mi się popsuł podręcznik. W takim kurwa momencie, jak zwykle. Trzeba sobie szukać. Granat fotonowy. Zaraz muszę zobaczyć, jaki ma efekt. Pewnie oślepia albo coś tam, ale... Co na 150. Mam tylko pytanie. Jak mam liczyć współczynnik ochrony z tym polem konwersyjnym? Ja mam jakoś odejmować od tego pola konwersyjnego te obrażenia, czy... Bo ja nie wiem, jak to działa niestety za bardzo. Tak. Już chwileczkę. Nie, ty tu rzucasz na to pole, rzucasz sobie kastowo i jeżeli wejdzie chyba poniżej 30%, to się przepala, ale to było jeszcze w ogóle tu jest, że jak... poniżej współczynnika ochrony wejdzie, to wtedy się powstrzymuje atak. Z tego co widzę. To jest na 168, 169. Znaczy, przepraszam. No tak, 168, 169. Mhm. Było to te... Pole kompresji. No tak, czyli współczynnik ochrony to jest 50. Czyli trzeba, no masz zawsze 50%, że zadziała, a później jest dopiero przepalenie jeszcze, chyba. Nie, to jest ten sam rzut nawet. Od 0 do 10 masz przepalenie. Czyli mam, ale co mam, jakie mam rzucić, co mam rzucić? Kasetkę. Słuchaj, nie przepala się i niestety nie osłoniło cię pola. Ale to na pierwszy atak, na każdy atak chyba osobno, tak? Czy nie? Na każdy osobno, więc 8 wchodzi. I teraz rzucaj sobie od razu na drugie.
poczekaj, ja najpierw przejdzie tą ósemkę, bo to odejmuje pancerz i moją wytrzymałość, tak? Mhm. Tak. Czyli nic nie wchodzi. Rzuć sobie na ten. 17, na drugiej. Czyli cię osłonił i się nie przepalił. Czyli teraz jest efekt granatu fotonowego. Nie. Miałem to tutaj. Dobra muzyczka, podoba mi się. Okej. No jest to będzie dużo do sprawdzenia. Więc pierwszy będzie oślepiony. O Jezu. 4. Muszę zacząć zapisywać, bo już jest dużo. Właśnie chciałam powiedzieć, że ja sobie to zapiszę. Ponumeruj ich rzymskimi cyframi. Dobrze. Tak, rozbłysk światła. Widzisz, że dwóch będzie oślepionych. Niemniej jednak te ataki. To był drugi. Jeszcze był trzeci. Jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Rzucę kasetką na pole. Nie osłonił cię i to trafia. I zaraz ci powiem za ile. Za 14. Minus twój pancerz, minus wytrzymałość. I teraz pytanie. Czy ty masz jakieś poziomy zmęczenia? Nie. Dobrze. Trafiłby cię dwa. Tak. Proszę o dwa testy na wytrzymałość. Rzuć sobie raz K3. I o tyle zmniejszasz wytrzymałość na czas walki. O 3 punkty. Tak. I teraz... Ja sobie to w karcie zapiszę i sobie na notatki, w notatku napiszę, dobra, że... Mhm. I teraz ty. Masz 4 przed sobą, z czego 2 jest oślepionych. Walę najpierw tych, którzy nie są oślepieni. Ustawiam się tak, żeby w miarę będzie oczywiście tam w zasięgu, chociaż podejrzewam, że oni sami się tak już ten ustawili. Używano podręcznik. Przerzucam. Mhm. Pierwszego. Mhm. Jest, wbiłaś tych, którzy nie są oślepieni. W takim razie oni mają reakcję. Uniknął. Szok. Dobrze, to przeniosę. Przeniosę się w takim razie na oślepionego. A możesz drugi raz tego samego? Mogę. A w sumie bo nie racji. Ma reakcji. Aha, bo jest reakcja jedna. Dobra, no faktycznie, to tak będzie. No to... Tylko właśnie, moment, czy na tym szybkim ataku... Nie rzuca się chyba za każdym razem osobno, bo to by było... Nie, tam trafienia były dodatkowe. Okej, okay, no to dobrze, no to drugi raz tego samego, proszę bardzo. Będzie, czekaj, 1, będzie 5 i jeszcze mam jeden atak oprócz tego, tak? Tak. To obrażenie, nie atak. No obrażenie, no a co? No co mam rzucać? Atak znowu? 10. No to dodatkowe trafienie, no to...
chwileczkę. A bo on tylko jednego trafienia uniknął, tak? Tak. Tak. A mam trzy trafienia. Ty go uderzyłaś w co? W 22. Okej. Okay. Posłuchaj, ten atak tylko... Twój miecz tylko pośliznął się... A nie, bo ty masz penetrację. Ile ty masz penetracji? 2. To widzisz, jest ważne. By twój miecz, o ile pośliznął się po jego szatach slepionych po prostu ropą, to jednak chociaż taką małą ryskę mu zostawiłaś. Chociaż trochę. Wow. Tough fight. Tyle. Ale go drugi raz. Trzeci już. Czekaj, ile ty masz od tych ataków? Teraz trafię? Trzy. Teraz trzy. Bo, tak, bo mam jeden, w sensie za, jest pierwsze trafienie tak, tak, tak. I za dwa kolejne... Za 17. Wiesz co? I wrzucę sobie wydam punkt przeznaczenia. I pomyślny atak, niechybna śmierć, tak? Zadaje dodatkowe obrażenia równej liczby stopni sukcesu rzutu na atak. Czyli 23 łącznie. Tak. Bardzo ładnie. I to jest tak samo tutaj. Boże, już normalnie muszę kalkulator odpalić, bo już się gubię. Ten jeden pada. Brawo. Jeszcze mam jedną akcję, która nie może być atakiem, tak? A czy szybki atak to nie jest podwójna? Zobacz. Wiesz, to szybki atak to jest test walki po prostu, ale już sprawdzam. 130... Co to jest? Nie, zwykły atak w zwarciu. To jest zwykły atak. Tak, możesz wykonać atak, który nie ma podtypu atak. Akcję, która nie może, nie ma podtypu atak. Tak, tak, już sobie odpalam ten. Okej, okay, można zrobić celowanie, tak? Mhm. To można też zrobić do akcji ten. No to tak z wykonam. Czyli plus 10 do następnego tego. Dobrze. I teraz. Okej. Okay. Ktoś coś rzucił? Dobra. Piękne te rzuty mam dzisiaj. Całe szczęście. Znaczy to wchodzi. Co? Przewaga liczebna. Nie, teraz, nie? Teraz działa kto inny. O nie. Och. Bye, bye. Jestem ciekaw, czy ty się możesz przed tym bronić po prostu? To jest wytrzymałości. To jest wytrzymałości, tak? Tak. Przerzucasz to? To zależy, co się będzie działo. No nie, dobrze. No dobra, przerzucę, bo się tego boję. Pięknie. Słuchaj, on wyciągnął ze swojej szaty jakiś taki medalion, na którym były trzy klejnoty, które zaczęły po prostu emanować ogromną energią, tak zieloną poświatą. Wtedy z osnowy wyłonęły się macki, które po prostu próbowały cię złapać, ale akurat udało ci się im przeciwstawić. Dobrze, teraz minusińscy. Wy tam sobie lecicie.
Dwóch jest oślepionych. Jeden nie żyje, czyli jeden. Chwileczkę. Miał pewność. Nie, to nie trafia. Przepraszam, czy jest tu coś takiego jak attack of opportunity od wrogów, bo... Co? Czy jest coś takiego, w sensie, czy jeżeli mijasz przeciwnika, to on cię może zaatakować, w sensie, jeżeli tak. Się od niego odchodzisz. Tak, tak to działa, okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze, to spróbuję w takim razie walnąć tego pana... nieoślepionego, Jelowa, no. Mogę. Albo nie, ile czasu trwa oślepienie? Może zapytam tak mechanicznie czysto, bo... No to zależało od ich punktów porażki. Mają różne czasy. Okej. Dobra, niech będzie. Spróbuję ściąć najpierw oślepionego teraz. On jest bezbronny, jeżeli się nie mylę. Stan, okoliczność bojowy, ślepy. To atakuj. I trafiasz za 13. W co? 16. O, lekko go tam smyrnęło. To jeszcze raz. To samo, tylko że o jeden więcej. Kurde, nie mogę. O, czyli... Czemu w tej chwili? Dobra. Widzisz, że jeden odzyskuje wzrok? I walczysz teraz z dwoma. Nie, poczekaj. Bo i twoja? Czyli teraz ten. Teraz mister. Tornister. Mhm. Dobra. To samo, te z wytrzymałości. Nie ulękły chłopak. Znowu to jest na wytrzymałość? Tak. Przerzucę. Juły. O jebnie. Poczekaj. My tam popędzamy tego pilota, jakby co. Czy miałeś gdzieś dublet? Nie miałaś dubletu. Całe szczęście. Dla kogo? No właśnie, dla mnie chyba. Słuchaj. Walczysz z tymi dwoma groźnymi przeciwnikami. Skaczecie, wymieniacie się tam ostrzami i ty ich ciachasz. Aż w pewnym momencie, kiedy maski wyłaniają się po prostu z osnowy, łapią cię i po prostu odcinają cię od tej rzeczywistości. Tak jakby masz taki dziwny stan, że kiedy walczysz, nagle jest nic. Straciłaś przytomność. Tylko mam odporność, znaczy nie wiem co to robi, nie? Ale rzecz czego to mam odporność na przygwożdżenie, ogłuszenie i zmęczenie. Nie. Tak, tylko że to jest ogłuszenie w momencie, kiedy ktoś się próbuje ogłuszyć uderzeniem. Okej, jasno. A przygwożdżenie to jest akcja inna. A to jest niestety moc psioniczna. Jest to o tyle niemiłe. Na razie tak się zostawimy. Lecicie tym swoim myśliwcem, tniecie po prostu powietrze. Ja tylko chciałam zapytać. Daliśmy znać jeszcze kardynałowi, że leci. Ucięło cię chyba. Daliśmy znać kardynałowi, że lecimy? No nie, bo się wróciliście do tego. To jeszcze chciałabym na tym linku, który mamy z komendantem, że on przekazał kardynałowi. On leci
z wami. Znaczy, w sensie leci, wykonuje rozkaz w tej chwili tego. Jakkolwiek, żeby kogokolwiek oddelegował do informacji. Dobrze! On sam niech będzie tak. Jak zbliżamy się do miasta, to Natalia wywołuje Yue na komunikatorze. Kurważ. Słuchaj, przylatuj... Ja się skupiam jakby co na Osnowie, czy coś czuję, głównie właśnie w okolicach Bractwa. Cały czas, tak, teraz czujesz to wyraźnie. Szybciej, szybciej, proszę lecieć szybciej. Ja chcę święte smarowidła na... Święte smarowidła na? Stolet. Dobrze, a wiesz co one robią? Sprawiają, że się nie zatnę. Okej, no dlatego pytam. Jak patrzę, jak Estrella sobie smaruje tak pistolet, tak patrzę na mój, który nie jest posmarowany, ani karabin, tak... Podmieniasz. Dolatujecie do centrum. Tak. W ogóle bym się... Albo na lab dołączył, wszystko mi się rozjechało. Dolatujecie do centrum. Wiecie, ludzie stoją w długich kolejkach, nikt ich nie wpuszcza. Powoli się zaczynają irytować. Zamknęli sklepy. No i stoją, nie? Grzecznie. Kapłanów nie ma. Lądujecie. No i co robicie? Kto to jest teraz? Oprócz nas i białych szalif. Na razie jesteście tylko wy. Jeszcze raz wywołuję Yue na komunikator, jeżeli nie odpowiada, no to wchodzimy do Bractwa. I mówię tym wszystkim, za nami. Ja ich pewnie czuję to z piwnicy, więc ich tam prowadzę. Znaczy mówię, żeby... Wiesz co, problem polega na tym, że w momencie, kiedy dojechaliście do tego, do Bractwa, to ty uczucie masz w całym budynku. Jest to inaczej. Kiedy stoisz w bańce, ciężko ci określić, jak wielka jest bańka. Okej. No ale no wchodzimy do środka na pewno. Rozbiegacie się, widzicie leżące trupy. Dwa. Są wejścia po lewej, po prawej stronie, tam są schody. Jedne w górę, drugie w dół. Przeczesujecie budynek. Kto biegnie na górę? Czy są ślady krwi prowadzące w którąś konkretną stronę? Właśnie. Tu jest jeden trup i tu jest jeden trup. Bo chyba widzicie tą planszę, prawda? Tak, ale czy na przykład, nie wiem, z miecza Yue nie skapło parę kropelek krwi, które mogłyby nas podpowiedzieć, w którą stronę iść. Spostrzegawczość jest ciemna. Śladów. Minus 20. Okej. Okay. Awareness. Minus 20. Ja mogę sobie przerzucić z intuicji, więc to zrobię. Naprawdę. Jezus. Ale ja mam... Jezu. Nie umknie mi żaden szczegół, 182. Czy jest sposób użycia punktu przeznaczenia? Śledczy może wydać punkt przeznaczenia, by odnieść natychmiastowy sukces w tekście plotkowania lub spostrzegawczości o liczbie równej premii z percepcji, czyli wydaje punkt przeznaczenia i mam 3 sukcesy na tym teście. Dobrze. Jezus. Ja widzę ślady prowadzące w górę. Co? No bo rzuciłem 2 setki. No, mówię, że widzę ślady prowadzące w górę. Słuchaj, Yue chyba tu nie było w tym Bractwie. To na pewno jest ten budynek? To na pewno jest budynek Bractwa. Ty zaczynasz pić herbatę z podłogi. Czyli ty widzisz, tak, są ślady krwi prowadzące do... Najbardziej świeże. No, powiedzmy. I prowadzę. Biegasz w dół. Ale kazałeś się ludziom rozbiec po budynku. Tak, czy nie? Bo mówisz, że rozbiegacie się. Mówiłem, żeby za nami weszli. Dobrze, też dowodzenia teraz proszę. Bo najpierw było, że się rozbiegamy, a teraz już i to już jest... Dowodzenie to będzie komand. Bo... a tego nie mam.
A rozbiegacie się, nie mówiłeś tylko ty, Draku? Ja nie pamiętam, no właśnie... żeby... Ja zrozumiałam, wbiegamy, a... No. Tak. Bodzio nie mówił nic o rozbieganiu. Bogdan powiedział, idziecie za mną, wchodzimy do środka i potem powiedział, że trzeba poszukać siły, a ty na to rozbiegacie się. Zapytałem. Z tego, co pamiętam, to usłyszałem potwierdzenie, ale... No jeżeli tak nie jest, no to... Czyli się rozbiegamy, ale nie wiem, gdzie dokładnie były te ślady pierwsze, które widzieliśmy. Okej, okay, tylko że jak wbiegliście, to zanim dotarliście tutaj, najpierw przeczesywaliście to. Więc pytanie, dobra, czy szliście... Okay. Słuchaj, okay. Pytanie, czy szliście w takim wężyku akurat tutaj wszyscy, czy się rozbiegliście po budynku, żeby szukać śladów? Nie, no ja pierwsze co, no to właśnie chciałem szukać śladów. No właśnie, czyli skoro wszyscy szukają śladów jakichś, no, to nie... no właśnie. Wydaje mi się to logiczne. Minus dwa. To ma sens. Okej. Okay. Rzuć sobie proszę K17. A nie ma takiej kostki. Tu możesz wpisać na szczęście. Słuchaj. Trzech gości zostało przy was, reszta pobiegła na górę. Dobra, bierzemy trzech gości. 3 plus 3 to jest 6. Kto znowu kurwa wyszedł? Szybka matematyka. Nela wyszedł. Tak, dobra, Odbezpieczcie broń. Ja sam też karabin przygotowuję do strzału. W porządku. Zbiegacie na dół. Jest korytarz, którym biegniecie przez chwilę. I dobiegacie do sali, która teraz jest pusta. Leżą trzy starsze osoby na ziemi, gdzie najprawdopodobniej były tworzone kręgi. Jeden nastolatek na środku. Nie ma kamieni. I jest naprzeciwko wejście na wprzód. Jakby. Następne jakby zejście. Dobra. Wśród nie ma tutaj leżącego Juwe, tak? Nie. Nie ma też nikogo martwego. Dobra, no to w takim razie tylko szybko przesuję wzrokiem i nie też mi czas jeździmy dalej. Później to zbadamy. Eddy, proszę cię, żebyś rzucił sobie na wyczucie osnowy, ale to będzie minus 10. Czyli mam na 0. Dzisiaj mi kiepsko idzie czucie osnowy. Jakieś przerzuty? Właśnie się zastanawiam, czy zużywać ostatni punkcik, a dobra, zrobię to. Jej. Mhm. Słuchaj, jesteś absolutnie pewien, że do miasta tunelami najprawdopodobniej zbliża się jakaś wielka chmara. A czy jestem w stanie określić, jak daleko są? No docierają już powoli do samego okręgu. One są całkiem szybkie. To mówię reszcie, że za niedługo będą tutaj wszystkie stworzonka z pól. To Natalia już nie idzie, tylko biegnie. To samo, wyciągamy Juę i spierdzielamy jak najdalej. Komisarzowi mówię, że wyszliśmy do piwnic i tam mówię mu, jak poszliśmy, żeby mógł do nas trafić. Dobrze, my właśnie lądujemy. Szybciej, kurwa! Tak jest! Sprawdź lądowniki w tle. A jeszcze mówię, miotacze weźcie. Miotacze, tak jest. Biegniecie. I... Proszę na rzuty na percepcję. I w sumie trzy rzucę za białe szale. Zero? Tak, po prostu. To mi wchodzi na trzy sukcesy. No. Czemu? A czekaj, ja mogę sobie jeszcze przerzucić w sumie. A ty przerzucasz? To jeszcze nie używam w takim razie. Co ci wchodzi? To mam na intuicję. To było na zero rzut, tak? Tak. O, jednak nie musisz. Nie używam tu przeznaczenia. Na pewno nie. Nie. Na 100%.
Okej. Okay. W takim razie, Eddie, ty się jeszcze zorientowałeś, ale w momencie, kiedy to zrobiłeś, to twoi Estella, Nathaniel i trzech żołnierzy wybiegło i w tym momencie został otworzony ogień automatyczny w korytarzu. Nie byłem w stanie ich powstrzymać? Miałem 4 sukcesy. Wszystkich? Nie. Wybierz. Jedną chociaż osobę. Chociaż nie, jedną osobę mogę wybrać. Którą próbujesz złapać. O kurczę, to... Raz, próbuję dwa. Nathaniela, bo Estrella jest o wiele cięższa z tym całym żelastwem. Ale ja jestem medykiem. No to wybierz jedną osobę i przeciwstawna siła z tą osobą. To za tą większą. Na siłę rzucać, tak? No. Jeżeli Nathaniel, to tak. Gdzie mnie ciągniesz? To nie udało ci się go złapać, ale ty się na szczęście zostałeś gdzieś z boku. Widzicie przed sobą czterech kapłanów, którzy ułożyli z kilku jakichś, skrzyń, małą barykadę, na której położyli broń automatyczną. I puścili was serię. Auto. Cztery, jeden bez 100. Oj, nie, to nie tak. Co? 1774, to jakaś bitwa wtedy była, tak? Tak. Dobra. Jeden to będzie Estrella, dwa Nathaniel, a trzy to będą żołnierze. Jeden z nich. Trójkę jest! Szkoda chłopów. W ogóle. Uniknął. Strzału. Dwójka to był Nathaniel. Cześć. Czy ty jakoś reagujesz na ten strzał? Lecą do ciebie w tej chwili jedno trafienie. Okej, okay. A mogę unikać? No masz jedną reakcję, więc tak. Pocisków można unikać. A na co to się rzuca? No unik. Na uniki. Na uniki, no unik się rzuca na unik, dobra. Jest do drzwi. Interesujące. Co to sobie wymyślili? Myślałem, żeby uniknąć, a pomyślałem nie, strzały się mi nie mają. No tak, z pewnością. Nic mi nie zrobią. Biarach Imperatora mnie ocali. Na pewno. Boże, dużo. Gdzie ja mam? Obraź mnie. Już mówię. Pły złamać, no o, jest, dziękuję. Dziękuję. Zadychę, odejmij od tego pancerz i wytrzymałość. Ale w co trafia? Trafia, poczekaj, w 94, 93. W moją nogę. Wow. Ja? Okej. Okay. Jeszcze rzucę 2d3, bo to będą jeszcze dwa. 2 i 2. No widzisz. Nie miałeś sukcesów na unikach. Nie miałeś, dobra, to nie było tematu. Czyli jeszcze za 5 i za 11. Też w to samo? W 21 i w 84. Okej. Okay. Tyle za 5 i za ile? Za 5 i za... Boże... 11. Za 11. Okej, okay. To jest ten na minus 3. Już? Już. Masz tak mało pancerza? No mam pancerz, ale tylko na placie. No byczku, to... Mogłeś się to zbroić, się, no. Mogłeś się czasu się ubierać w całą zbroję. Czy było lepiej? No to przepraszam, ja was popędzałem, tak? Ja się popędzałem.
Dobra. Czy ktoś jeszcze coś chce ze zbrojowni? Tak. Ja chciałam. To jeszcze. Ale chyba założyć to szybko. Porzuty na inicjatywę, żebyśmy wiedzieli kto. Na inicjatywę? Tak. To tokeników potrzebujemy. To wróćcie się tutaj i tyle. Ja nie mam mapy. Okej. Okay. I co? 6, 4 i... Stella? Error. A kliknąłeś na token? O. O, właśnie. No. Ale nie chciało mi... Error mi... Co? Jakie kiepskie rzuty. No piekło. Kurwa. Dobra, niemniej jednak oni swoje zrobili, teraz wy, za wami będą żołnierze. Co robicie? Odległość od nich to jest 10 metrów. 10 metrów? Tak. O... Szalam. Znaczy według inicjatywy, czyli najpierw mamy jest... Mamy taką samą. Ready samą. Dupę. Aha, no to, to teoretycznie może albo być się pierwsza. Dopadajcie, albo... Strzelasz, dobrze, z plazmowego, tak? Plazmowka. I masz broń specjalna plazmowa, tak? To nie, strzelam ze zwykłego. Dobrze. Nie mam plazmowy. Czyli z wielkokalibrowego. Okej, okay. No to tam, czyli strzał jest po prostu na plus 10, pamiętaj, nie? Zwykłe. Czy tu się w ogóle nie dodaje sukcesów? Za, w sensie jak się zda testy, to nie jest jak młotku fantazy, że się dodaje tam plus 10, plus 20 i tak dalej do każdego następnego trafienia? W sensie? Nie. To tylko w. To w czwartej edycji młotka chyba tylko tak. Tak. Okej, okay. Nie, no dlatego pytam, bo. Ja przerzucę. A bo tam były te przewagi. O to ci chodzi. Ty nie masz. Czekaj, Krystian, ty nie masz jakichś innych modyfikatorów za strzelanie teraz? Bo jest normalny strzał chyba. Za odległość. To. To nie Draku tam. Draku. Jako masz wpisany zasięg na tym? 35 metrów. 35 tylko? Tak po prostu masz wpisane 35, tak? No. Bliski zasięg to jest chyba połowa, więc... A bliski zasięg to był chyba plus 20, jeżeli się nie mylę. A, no to by mi weszło. Obrażenia proszę. Furia weszła. Furia! Po jednym kapłanie została tylko czerwona mgiełka. To dobrze. Elin? Mówisz, że oni są 10 metrów od nas, tak? Tak, są 10 metrów od nas. No to Redin będzie próbował rzucać ognisty podmuch. Tylko teraz muszę przemyśleć modyfikatory. Spal frajerów. Dobra, obniżę sobie współczynnik do jednego, żeby mieć plus 20 do rzutu. Kurze, bo mać. Po prostu jestem zły. Co?
No, co tam ci to? Jeszcze raz? Redin otwiera usta i leci z nich ognisty pocisk jeden w któregoś, tego, który nie zginął. Mhm. Za... Za 14. 14. No i furia. Nice. Ale szalenie jesteście. Kolejna czerwona mgiełka. Z tym, że... Nie, przepraszam, ten to się raczej roztopił. Ten się... No. No i się pewnie... Bo zgadujemy, że my jakby stoimy w drzwiach, tak? To nie, nie ma drzwi. To po prostu wybiegliście korytarzem i po prostu w pewnym momencie wybiegliście jakby po okręgu i wybiegliście po prostu na jej barykadę. No to ja się chyba wycofuję tak, żeby jakby chcieli do mnie strzelać, to żeby nie mogli. Się trochę do tyłu się wycofuję. Dobrze. Nataniel. Cześć. Stado pszczół. Masz minus 3. Tak. Jak dobrze. Tu wyglądają krytyki? Świetne pytanie, bo ich nie mogę kurwa znaleźć w tablicy. Bo mi się podręcznik spierdolił. No. Hej. Zjebany jest ten PDF. Kurwa. Jak możecie to wyszukać, na której stronie są te krytyki. Tablice szukam było... właśnie. Ja też. O, mam. 230. Mm-hmm. 232, no. Tak. A kawałek dalej są tabelki. Nie mogłem tego cały czas znaleźć, bym się... Co my tu mamy? Rzucę K10. I wtedy dostałeś jeszcze, nie powiedz. Wtedy? Ostatni cios? Ostatni strzał. To było chyba w lewą nogę. 73 to było, tak? No, chyba tak. Tak, tak. No, to w lewą nogę. I K10 chcesz, żebym ci rzucił, tak? Tak, proszę. No to rzuciłem, ósemeczka. Ósemeczka, byczku. A właśnie, mam, w łącach mamy też critical damage, to tam zapisy te trzy. Mhm. Kolej poszedł test z wytrzymałości. Ja bym to spróbował przerzucić. Zawsze może być gorzej, okej, okay, nie weszło. Słuchaj. Jeżeli spalisz próg przeznaczenia, to będziesz mógł uniknąć tego efektu. Więc słuchaj. Okej. Okay. Strzały porąbały ci nogę, tryska z niej krew. I jeżeli... No i jeżeli nie zostanie ci udzielona pomoc, to się wykrwawisz. A na razie padasz nieprzytomny, bo ci nie wszedł test. Z tym ignorują efekty z krytyków jakoś tak? Coś takiego? W sensie... Co? Daj odporność. No coś mieliśmy, co dawało tak, tam chyba... Tak, ja to mam, ja mu dam, tylko... No ale on tego nie ma zażytego, to nie wiem, ale przydałem. To... A to trzeba przed? O tak. To się aplik, to jest jak narkotyk. Z tym ignoruje efekty no bólu, więc... No to musisz wziąć przed... Jaka decyzja, Bodziu? No ja obniżam próg tego przeznaczenia. Okej. Okay. W takim razie masz minus 3 bez tego efektu. Okej. Okay. Leży nieprzytomny, czy nie? Nie, bez efektu, więc po prostu masz minus 3 i stoisz. Możesz operować, więc twoja runda słucha. Dobra. Za Imperatora i strzelam. Dobra. Został jeszcze jeden, tak? Tak. I nie trafię. Karabin automatyczny strzela. Z czego zastrzelasz? Z karabinu automatycznego. A, okej. Okay. Jest zwykły jest na plus 10, pamiętaj. Chyba, że jakiś inny rodzaj ognia prowadzisz. Są też półautomatyczne. A z zasięgu nie ma jeszcze plusów? Tak, ma. Short range'u, tak? Mhm.
On ma różne tryby, jest P3 i 10, to jeżeli mam tak. Serię, to jest 10 pocisków, czy jak to wygląda wtedy? Jeżeli używasz ognia automatycznego, to zawsze się wtedy zużywa taka ilość naboi, jaką tam masz i wtedy przy ogniu automatycznym jeden sukces to jedno trafienie, a przy półautomatycznym to dwa sukcesy to jedno trafienie dodatkowe, poza tym zwykłym trafieniem. Okej, to biorę automatyczne, 10 pocisków. Tylko automatyczny był chyba z innym modyfikatorem niż plus 10? Full auto widzę. Okej. Okay. Minus 10. Czyli na 0 rzucę. Okej. Okay. Ale masz plus 20 z dystansu. Za zasięg. Dobry Boże. Nie, mogę ci nie dawać. Jeżeli to jest za dużo, to wiesz, to mów. Można zawsze zrobić trudniej. 20 za zasięg, tak? Tak. Czyli plus do plus 20 to rzucasz. Odlatujeć. No i pięknie. Czyli łącznie dwa trafienia. Tak. Zastrzeliwuję dziadów. 2 razy K10 plus ten twój damage. Macie, kurde, ale potężne obrażenie. Ale to mi stać. Na czwórka. Gościu nie wie, co się dzieje, nie? Ale ta druga 11 już pomogła. Z jego truchło na tej barkadzie się dostało kilka razy i padło z drugiej strony. Został już tylko jeden i zostało teraz 3 białych szali. Pewnie by użyli... Pamiętasz, że jeden tam umarł, nie? O, dziękuję bardzo. No. Tak tylko przypominam. Jeden... Bierasz. Przepraszam, i drugą akcją próbuję, nie wiem, jakoś się przycelować, do następnego strzału. Dobrze, super. Plus 20, czyli ten trafia. Idealny, po prostu laser. Czerwony promień wskazał miejsce jego śmierci. I ostatni pada. Słyszycie już powoli biegnące wojska za waszymi plecami? Co robicie? Biegnijmy. Ja spróbuję nie czuć bólu w tej nocy i używam stymu teraz. Słuchamy Stella. Tego chcę wyleczyć trochę. Nie ma co na to. Ja używam stymu tylko, żeby właśnie nie czuć tych krytyków. Ja go ignoruję, ja go po prostu leczę. Dobrze, więc ty... Radin, przytrzymaj. No to... Nie, ja próbuję się wyrwać i... Przeciwstawne siły między ty a Edinem. A ja nie mówiłem, że go trzymam. Dobra, przepraszam. W takim razie... Co się dzieje, powiedzcie mi. Bo już się pogubiłem. Jak on chce popełnić samobójstwo, to nie biegnie. Skoro nie chce być leczony, to ja nie będę go... Sam sobie utrudnię. Ja też go nie powstrzymam. Ale już nie biegnę na pałę, tylko ostrożnie, bo też nie mogę właściwie biegać z taką nogą teraz. Kompletnie nie powinieneś biegać. Trochę mnie boli, ale nie czuję tego. Boli, ale nie czuję. Tak. Użyłem tego jednego stymu. Dobrze. Biegniecie jeszcze chwilę. Biegniecie jeszcze chwilę, aż dobiegacie do takiej większej sali. Widzicie, że tu jest masę jakiejś ropy, po prostu takiej, a na środku wysepka, gdzie siedzi Yue. Przy niego ma z tyłu zapięte ręce do skały, a przy nim są 2 pasy granatów odłamkowych. Nikogo poza tym nie ma. Juje siedzi, głowa zwisa. Juje, teraz sobie coś zrobimy, ale to zobaczymy, czy w ogóle będzie sens to robić, dobra? Dobra. To jest najpierw na spostrzegawczych, proszę. Dla nas, tak? Tak. Już robię. O, weszło. Dostrzegacie kilka linek, żyłek, które są przeciągnięte od zawleczek do skały, więc jeżeli spróbujecie go, powiedzmy, obiec lub przeskoczyć nad nim, cokolwiek,
to ma was spowolnić. Chyba wszyscy się domyślacie. Więc co robicie? W sensie, gdzie są te linki? On siedzi na centrum. Mhm. Jest taka owalna sala, więc na boki są żyłki, no i jakby lekko do góry niektóre. Granatów naliczyliście około 10 przy nim. Są dwa pasy po 5. Okej, czy takie, które mogą wysadzić każdego, kto będzie obok? No, znaczy, no tak, no jeżeli po prostu przebiegniecie przez te żyłki, to one wyrwą zawleczki, no i jakby chyba umiecie sobie wyobrazić, co powoduje. Okej, ale jeżeli raz wybuchną, to już więcej razy nie wybuchną. Strzelać! Tak działają granaty zazwyczaj, no. Ja tym, którzy nie zauważyli linek, to je wskazuję oczywiście. Dziękuję. Możesz to rozbroić? Strzela naprzód! Pizdeusze! Chciałabym spróbować zobaczyć. Czemu się zatrzymaliście? W stanie to rozbroić. Zabezpieczenie. Tak jest. Na plus 10. Nawet, przepraszam, plus 20, bo to jest banalne dla ciebie. Natalia nieprzypadkowo stoi w bezpiecznej odległości. Zupełnie. On jest odważny, ale... Draco, czy za tą salą są jeszcze jakieś wejścia? W sensie... Tak, za salą widzicie łącznie 7 korytarzy. O kurde. A czy te korytarze wyglądają, że tak powiem, wszystkie jak wydrążone, czy normalne? A, wszystkie jak wydrążone. Jak blisko są robaczki? Uważasz, że są już w tunelu dookoła miasta. Okay. Nie wszędzie, tylko już tam się dzieje. A tak, czy mogę ocenić na podstawie tego, jak się zbliżały, ile mamy jeszcze czasu? Niewiele. Hashtag spierdolamy. Juhe. O dziwo jest sens jeszcze coś robić, więc rozumiem, że tego zabieracie i się wycofujecie. Tak, jeżeli Redin nam mówi, jeżeli... one tu idą, no tak. To mówimy, nie idziemy w ich stronę, tylko się wycofujemy. Ale ja się, jeszcze skupię się, czy, no bo skupiam się na tych robaczkach, ale też chcę w sali poszukać, czy wyczuję coś związanego z osnową. Czy... To chwileczkę, nie. Bo najpierw może się pojawić efekt, który byłby dla was zauważalny. Juhe. Poproszę ciebie. Miałem to kurwa przygotowane i teraz zapomniałem. Chyba ja. Ale możesz mnie, Draku, prosić. Z przyjemnością. Czy gubernator wychodzi z sali i zaczyna zjadać? Nie, wychodzi ojciec z tego hospicjum z taką pacynką gubernatora. Miałem was od początku. Gdzie to jest gubernator? Na drugiej ręce ma pacynkę kardynała. Jednocześnie, zanim to powiem, możesz się zapoznać ze swoją zdolnością roli, która ci rolę daje jako pomukacji. Moim zdolnością roli? Tak. Jesteś rolnikiem. Tam właściwość. Tam jest taka właściwość z roli, którą pamiętasz? Właściwość... Tak, tylko która to była? Pewnie chodzi o to, że możesz... I teraz tak. Właściwość z roli to chyba ta ekolokacja, bo mam jeszcze tą mutację, która wystąpiła z ten, no i to są wizy śmierci, ale nie. To losowałam już, no więc dobra. Tak, więc ekolokacja. Teraz ja wiem chyba, o co chodzi, ale nie pamiętam, jak to się nazywało. Poproszę o dwa testy K10. Chyba coś tam, że mogłaś sobie brać mutację, coś tam. Znaczy ja mogę... Bo mam to wypaczone ciało, po prostu zawsze może podjąć decyzję, by uzyskać porażkę we wszystkich testach dotyczących odpierania wypaczeń, bla, nie? Łącznie otrzymasz 17 punktów spaczenia. Super! Oni coś ci zrobili. I teraz tak. Tylko 17? Kiedy się cieszysz? Czekaj, 17? Teraz musisz wykonać test siły woli, jeżeli chcesz go odeprzeć. Oczywiście twoja właśnie zdolność roli, właściwość umożliwia ci przyjęcie tego negatywnego efektu od razu i zamiast wypaczenia dostaniesz mutację. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście. Szok, podchodzimy do Juhe, a ten ma rogi. Właśnie to jest ten efekt, który chciałem, żeby jestem ciekawy. I teraz proszę rzutka 100. Osiemnaście.
86 rogów. Ha, ha. Mhm. Chwileczkę. Może wezmę mi drugie ręce i będę mogła latać z dwoma dwuręcznymi mieczami. Po 40 obrażeń wtedy i 10 ataków. Jeszcze wtedy musisz chyba dwa razy wykupić oburęczny. Właśnie. Moment, czegoś nie rozumiem. Ja i Bodzio wtedy zawsze będziemy witać you, hello there. Yes. Tabelka 8-16 mutacje. Wróg wewnętrzny, strona 32. Ale to chyba to 32 to jest chyba to wypoczątek. Tak, tylko jestem ciekaw, czy tam jest jakaś inna tabelka. Jeżeli tak, to bym wolał skorzystać z tamtej. Ja już szczerze nie pamiętam. Mam napisane, że uzyskać mutację, wykonać rzut z tabelki 8-16 mutacje. Tak, no to jest to. Dobra. Jest coś, czego nie rozumiem. Jak to kurwa ma działać? Bo jako, że masz test niezdany, to powinno być też to odzwierciedlone fizycznie, ale słuchaj, jaka jest mutacja. Może mi pomożesz, sama coś wymyślisz. Kanibalistyczne żądze. Krew i szpik kostny staje się eucharystią bohatera, a normalne pożywienie przestaje zaspokajać głód jego duszy. Raz na sesję może on wyleczyć K5 obrażeń, jedząc ludzkie mięso i otrzymuje wtedy jeden punkt spaczenia. Ja pierdolę! Zajebiste. Czy to chyba zewnętrznie nie będzie widoczne? W ogóle. Jak będzie żadne mięso. Znaczy, no, tak, no, nie jest to morda konia, tak. No. Ja chyba wolę. Siedzimy sobie na stołówce, a tam zaczynamy zjadać rękę. To chyba jest jedna z takich mutacji, no to tak jak ta echolokacja, no one chyba po prostu nie mają. Albo te wizje śmierci, to też jest przecież mutacja i one, no nie wiem, jakie to miało być odzwierciedlenie. No, ale to niemniej jednak możesz sobie tak zapisać. Wiesz, czego potem to się podyktuje, nie? Teraz. Chyba, że chcesz to teraz odegrać, jeżeli cię obudzą, bo nie wiem. Na razie to, no nie wiem, to jakieś sprawy, ja nie wiem. Ale słuchajcie, Yue jest w całkiem dobrym stanie, nie ma za wiele obrażeń. Niemniej jednak Redin, ty już wiesz, że oni mu coś zrobili. Miał styczność najprawdopodobniej z tym, co było tak silnym źródłem. Mhm. Więc pytanie, czy go budzicie, czy nie? Jeżeli wiemy, że damy radę go przenieść i wiemy, że zaraz będą tutaj węże, to nie. Po prostu, to jest wasza wspólna decyzja. No, ja mówię, że nie ma czasu go budzić z pierdolami, więc bierzmy go i z pierdolami. Jeżeli drużyna mówi co innego, to... Pytanie logiczne jest jego nie. Przepraszam, czy tylko mi tak ucina Krysta? Też mi przycinasz. Możliwe, że przez to, że musiałam wyciszyć, bo albo byłoby słychać mnie i jego, albo tylko mnie. Okej, okay, czy jeszcze raz proszę o pytanko. Pytanie typowo logiczne do Natanie. Jesteś w stanie go nieść? Bo ja na pewno... We dwójkę damy radę go nieść. Nogę, a żadna z nas nie jest w stanie go unieść. Mamy jeszcze dwóch ziomków. Żołnierze patrzą, no pomożemy, no. No to jazda. Biegniecie, napotykacie w pewnym momencie komisarza, który wpada tylko w ten zakręt. A, to wy, jako lici. Dobrze, że nic wam nie jest. Nie, nic tam nie jest, jesteśmy cali zdrowi. Zaraz. Jego miecz jest pokryty już flakami, więc... Przez chwilę zastanawiam się, z kogo on tutaj pociacha, ale nieważne. Musimy się wycofać i idą te węże tutaj. Tak jest. Szybki odwrót, nieważne. Wycofać się i wszyscy... Zaraz. Weź ten oddział z miotaczami, niech zabiją tyle je mogą. Ku chwale Imperatora. Tak jest. Mogę im dowodzić? Jesteś nam potrzebny na powierzchni? Gratuluję, żołnierzu! Kopnął ich.
i wydał rozkazy, a wybiegniecie dalej. Żołnierze pomagają, łączę też czwórka żołnierzy niesie iłę, żeby było łatwiej. Słuchajcie, wybiegacie na zewnątrz, do lądowników. Tak. I tam widzicie, że jest masa trupów. Żołnierze utworzyli kordon wokół lądowników w tej chwili i są też także białe szale, nie tylko te, które wy po prostu przywieźliście. I w tej chwili po prostu szarżuje na nich armia trupów. Jest masa trupów, które są gdzieś tam przez te robaczki przegryzane. Po prostu jest tragedia. Rzućcie sobie proszę na siłę woli. Fajnie. USP to nie musi rzucać. Nie. Szkoda, tyle papu zmarnowane. Smacznego. Power, nie? Proszę? A nie, jakbym nie miał power. Minusa, to, tak. to by mi weszło. Smutek. Elin, K5 punktów obłędu. Uhu. Estrella, to nie o to mi chodziło, żeby przynieść mi je żywe. Jak zwykle, tylko jeden. To było. Podejmujecie walkę, czy się wycofujecie? Jak to wygląda? Czy białe szale sobie jakoś razem odpychają te... Nie, ludzi jest po prostu multum, masa, i nabiegają po prostu kolejnych. Część ludzi w ogóle jakby jeszcze próbowało przedrzeć się za kordon żołnierzy, żeby się ochronić. I jakby to im na przykład nie uniemożliwiło strzelanie od razu, nie? Okay. Bo obywatele chcieli uciec, a zaraz potem przybiegły trupy. Dobra. A z jakiego kierunku te trupy jakby biegną? W tej chwili z centrum. Mhm. Wycofajmy się do poligonu. Tam się przegrupujemy i będziemy z nimi walczyć. Jazda. Nie wiem, jeżeli ktoś oponuje, to teraz, nie? Nie, jest tobą komisarz. Nie no, ja mówię do drużyny, czy oni mają się. A komisarz tutaj sprowadził wszystkie siły? Nie wiesz tego. Chyba, ale komisarz wie. A, przepraszam. No nie no, część się mobilizuje. Na razie wziąłem tylko tych, których miałem pod ręką. Okej, okay, dobra, no to chyba się... Nie mamy tyle statków, żeby od tak wszystkich przerzucić. Dobra, nie ma czasu na gadanie. Próbujmy tak długo, jak się da, ale jeżeli będzie tylko pewność, będzie po... No by cię przerwało w krytycznym momencie. Próbujmy tyle, ile się da, ale jeżeli tylko będzie widać, że potrzebny jest nam odwrót, odlatujemy. Znaczy walczycie. Tak, aż do momentu, jak się nie da już walczyć. Tylko chciałabym mieć statek za plecami. Dobrze. Nie mamy możliwości odeprzenia tej hordy. To odlatujemy. Ja też bym się wycofał. Chcę z tym walczyć tu i teraz, ale nie mamy takiej możliwości. Mamy większe rzeczy jeszcze do zrobienia na tej planecie. Żołnierze się nie wycofali z pierwszej linii, dając wam szansę na odlot. To brzmi. Na odlot. Jue, budzisz się na pokładzie. Jesteś głodny. Ja mu się przyglądam, czy się dziwnie zachowuje. Wy odlatujecie w stronę zachodzącego słońca, które teraz jest krwawe na Daventine. Widzicie teraz z perspektywy powietrza, jak miasto sukcesywnie od strony pól jest po prostu zalewane. Jak ludzie uciekają na dachy, tam ich dopadają inni ich dotychczasowi sąsiedzi i po prostu ich zżerają najzwyczajniej w świecie. Najciekawszą rzecz jednak widzicie na polach. Ponieważ tam... I to już będzie w następnym. Nie! Co tam jest? Napis heretycy. Jue, wypisał. No przecież wy mieliście jeszcze jedną... Zdawał się. Mieliście jeszcze jedną sesję solo, tak? Udało się. Psionika jest bardzo okrutna, a szczególnie plugawa psionika, bo jest cholernie kurde silna. No. I trochę szkoda, że Jue stracił przytomność. Szkoda, że nie poszło tam jeszcze bardziej, ale bardzo dobrze mu kurde szło. No gdyby nie ten psionik, ja jestem pewny, że on by wyciął wszystkich. No.
Tak. Ale przeżył, ma dodatkową mutację, czyli win-win. No, on się cieszy. 450 expo. Nice. Juwety też. Super. No ale cieszę się, że białe płaszcze, szale, bandamy też walczyły. Że nie okazało się, że nagle jakiś plot twist, że one jednak nas nienawidzą i chcą nas tam zajebać przy okazji. Cieszę się. No ja tak podejrzewam, że tak będzie. Ale to byłby overkill i party już chyba rim. Na razie są z nami, nie? Póki gubernator tak chce. 450, tak? Mhm. Czyli 300, dobrze liczę? Mhm. Kurwa. Ja tam się cieszę, że przeżyłam, bo byłam 200% nastawiona, że będę robić tą postać. Już miałaś zrobioną. Nie, też, no jeszcze nie przeglądałam na innych klas. Też musiałem przerwać, bo już niestety mi galu powoli wysiada. No spoko, paczka. Wiem, że tak byś chodził.